Pierwsze pytanie związane tak naprawdę z kwestią, może właśnie trochę prawną, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego piractwa, bo wszyscy się posługujemy tym terminem, ale mam wrażenie, że jest kompletnie nieostry. Szczególnie wielokrotnie w mediach możemy natknąć się na bardzo różne interpretacje. Szczególnie oczywiście mówię tutaj o kwestii prawa polskiego, bo prawo międzynarodowe trochę nas na chwilę obecną nie interesuje. Pytanie jak gdyby otwarte rzucam i prosiłbym o po prostu pochwycenie mikrofonu i zaczęcie, jeżeli ktoś będzie chciał na nie odpowiedzieć. Czy może ktoś wyjaśnić mi i zgromadzonym osobom tutaj na auli, jaki jest stan prawny na Anno Domini 2014, jeżeli chodzi o kwestię prawa autorskiego w przypadku chociażby korzystania z plików elektronicznych na własny użytek, tudzież szerowanie ich, posługiwanie się nimi w sieci internet pod kątem pożyczania, tudzież ich publikowaniu na swoim blogu lub też po prostu udostępnieniu w jakiś sposób, upublicznieniu tychże materiałów. Czy ktoś by podjął pałeczkę? Dobrze, proszę bardzo. Zaczął pan od kwestii plików muzycznych, myślę z tego powodu, że jakby one są... Powiedzmy, że wszelkiego typu pliki, tak? Znaczy pliki muzyczne również, ale chodzi generalnie o udostępnienie plików, które mają sobie, noszą sobie znajomo prawa autorskiego. Jak wygląda droga do, powiedzmy, nazwijmy to, legalnego korzystania z plików muzycznych. Więc plik muzyczny jakby skupia w swoim jestestwie dwojakie prawa. Po pierwsze są to prawa autorskie, czyli autorów, tych, którzy stworzyli na przykład piosenkę, utwór słowno-muzyczny, i dwa, producentów fonogramu, czyli to są tak zwane prawa pokrewne. Producent fonogramu, artysta wykonawca, osoba, która właśnie wykonała piosenkę i producent fonogramu, który ją nagrał, który zapłacił za studio i w związku z tym on ma prawa pokrewne do nagrania. Chcąc wykorzystywać nagranie w sieci, sprzedając je chociażby jako plik MP3, musimy uzyskać licencję od właśnie tych osób zainteresowanych, więc taki usługodawca, który załóżmy ma portal i na tym portalu chce sprzedawać pliki muzyczne, powinien uzyskać licencję od autorów i od producentów fonogramu. Oczywiście chcąc podpisać się z każdym autorem, no, spotkałby barierę pod postacią wielu umów, które musiałby zawrzeć. Więc w takich relacjach, gdzie mamy do czynienia z masowym korzystaniem z utworów, reprezentuje nas tutaj tak zwana organizacja zbiorowego zarządzania i ona w zakresie praw autorskich udziela takiemu portalowi licencję na korzystanie na terenie Polski z utworów. W tej chwili mam nadzieję, że wejdziemy też w ten obszar, mamy licencję tak zwaną wieloterytorialną, podpisaną dyrektywę na ten temat, ale to jest jakby osobny temat. Będzie możliwe licencjonowanie z jednego terytorium światowego katalogu. Czyli mamy załatwione prawa autorskie, czeka nas jeszcze droga uzyskania praw producenckich od producenta fonogramu i tutaj musimy się udać do tych właścicieli praw, którzy skupiają w swych rękach te prawa. No i z nimi po prostu też podpisujemy umowę. Następnie sprzedajemy plik. No i pojawiają się osoby zainteresowane, promujemy ten repertuar. Pojawiają się osoby, które chciałyby go kupić, kupują. No i właśnie, i co mogą z taką MP3 zrobić? Mogą bardzo wiele, proszę Państwa, mogą oczywiście niezliczoną ilość razy odsłuchiwać to nagranie i to jest jasne i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Mogą także korzystać z tego nagrania w zakresie tak zwanego własnego, dozwolonego użytku osobistego, czyli dozwolony użytek osobisty oznacza korzystanie z utworu w kręgu osób, które są z nami związane węzłem pokrewieństwa, powinowactwa, stosunku towarzyskiego. Czyli można powiedzieć, że są to osoby najbliższe nam, to są nasi znajomi, to są osoby, które gdzieś tam, z którymi możemy się wymieniać, czy plikami, czy nagraniami, możemy płytę dla nich kopiować, możemy im przesyłać mailem nagranie, możemy im na Facebooku przesłać link do, przesłać, przepraszam, mailowo przesłać także nagranie, możemy wiele rzeczy tak naprawdę z tymi nagraniami robić. No i właśnie, i tutaj powstaje
Na pewno wchodzę jakby w dalszą część pana pytania, a mianowicie to, czego na pewno nie możemy z tym robić. Nie możemy tego dalej rozpowszechniać do takiego odbioru publicznego, że to nie mój znajomy się zapozna z nagraniem, ale na przykład wszyscy, czyli ja nie mogę takiego nagrania udostępnić na przykład na YouTubie. Ja nie mogę takiego nagrania przerobić i sobie zrobić jakieś opracowanie, na przykład dorobić polski tekst i też wrzucić coś takiego na YouTube. No i nie mogę takiego nagrania udostępnić na otwartym tak zwanym homikuj do dostępu otwartego, żeby każdy sobie mógł z tego skorzystać. Dlaczego? Proszę państwa, dozwolony użytek oznacza korzystanie z już rozpowszechnionego utworu, a zatem z utworu, co to jest rozpowszechnienie w świetle definicji ustawy? Utwór rozpowszechniony, czyli utwór, który za zgodą twórcy został udostępniony publicznie. I tutaj to źródło eksploatacji jest istotne, udostępniony publicznie za zgodą twórcy, więc twórca wyraził zgodę na, powiedzmy, sprzedaż książki, i ta książka została przeze mnie zakupiona, co oznacza, że ja mogę panu ją pożyczyć, mogę pożyczyć ją wielu osobom, które znam, mogę pożyczyć mamie i tak dalej. Natomiast ja nie mogę tego wrzucić do powszechnego obiegu, gdzieś właśnie rozpowszechnić. Nie mogę także wrzucić tego do powszechnego obiegu na homikuj. I to jest jakby, myślę, w takim skrócie zdefiniowane to, co ja mogę zrobić tak naprawdę z utworem. No i widzimy, że mogę tak naprawdę bardzo wiele. Okej, dobrze. Zanim, Rafale, podejmiesz głos, ja mam w takim razie pytanie związane z uszczegółowieniem. Zrozumiałem, że podstawowym kryterium rozróżnienia, jeżeli chodzi o kwestię użytku osobistego, jest kwestia określenia stopnia znajomości osoby, z którą jak gdyby chcę wejść, znaczy czy jestem i jak gdyby dla jej tej osobie udostępniam plik. Powołuje się pani tutaj na kwestię portalu Homikuj. Co w momencie, kiedy serwis internetowy napisze, że każdy użytkownik, który jest na tym serwisie, automatycznie jest moim znajomym, bo to w pewnym sensie jest forma obejścia czy też tego zapisu, czy też kwestia pokazania, że de facto dzięki internetowi możemy połączyć się z dowolną osobą na całym świecie. W związku z tym, skoro się mogę z nią połączyć, no to mogę uznać automatycznie, że to jest mój znajomy. Wcześniej nie był, a teraz już jest, tak? Co wtedy? Czy nadal ten dozwolony użytek jest, ma zastosowanie? No rzeczywiście w dobie internetu ten krąg osób związanych z nami węzłem towarzyskim się, ja bym powiedziała, bardzo niebezpiecznie rozrósł. Są osoby, które mają po kilka tysięcy osób chociażby znajomych na Facebooku i chwała im za to. Znaczy, natomiast ja bym powiedział tak, znajomy to jest ten, komu możemy postawić piwo, nie? W związku z tym, każdy chętnie przyjmie piwo. Czy Obama jest znajomym Putina? W związku z tym, ale momencie, poruszamy się w sferze prawa, więc tak, no, ale co ty uważasz na temat tego, kto jest znajomym, to nie jest istotne, jest co sądzi sąd. Ale nie, bo to jest to, że jeżeli my powiemy, że w chrześcijaństwie wszyscy ludzie są braćmi, nie, to wcale to nie oznacza, że my będziemy mieli stosunek z nimi pokrewieństwa. Jeżeli my powiemy na Facebooku, że ktoś jest naszym friendsem, Ale to pozwólmy pani mecenas powiedzieć, co sądy sądzą na ten temat, bo myślę, że to jest istotne. Nie przerywajmy sobie. Dajmy sobie możliwość powiedzenia. Dobrze, pani Katarzyna. Tak, więc jeśli chodzi o ten zakres dozwolonego użytku, jest bardzo istotny przepis, który mówi o tym, że dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu albo godzić w słuszne interesy twórcy. I myślę, że co to znaczy? Jeśli my eksploatujemy nadmiernie, to znaczy zwielokrotniamy ten utwór w kopiach N, ustawodawca nie mówi w ilu, nadmierne. Słusznym interesem twórcy jest to, żeby po prostu książkę sprzedać i na niej też i zarobić, żeby płytę sprzedać i uzyskać tantiemy. Więc jeśli to się rozrasta do masowej eksploatacji, no to już tutaj uważam, że ten dozwolony użytek jest przekroczony. Rafale, bo zgłaszałeś się wcześniej. Tak, tylko chciałem tylko dodać jeszcze do tego, co pani powiedziała i pan, że cały czas poruszamy się tutaj w obszarze interpretacji, tak? To znaczy,
nie ma powiedziane, ile tak naprawdę możemy skopiować płyt, czy to jest 10, 100, prawda? Wiem, że prawnicy się tym nieustannie zajmują, ale jedyne, co możemy zrobić, to zinterpretować. Natomiast chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała pani jeszcze wcześniej, to znaczy wywołując mnie niejako do odpowiedzi, że właściwie jeżeli chodzi o status i stan prawny serwisu Chomikuj, to jest on taki sam jak innych tego typu portali, tak? Więc obok Chomikuj powinniśmy wymienić serwis YouTube, tak? Serwis Dropbox. Co to oznacza? Oznacza to, że to wszystko, co pani powiedziała, jest prawdą, ale ma to też zastosowanie właśnie do serwisów, które działają w podobny sposób, tak? Czyli które są narzędziem dla swoich użytkowników do tego, żeby mogli pliki przechowywać czy udostępniać, tak? To użytkownik podejmuje decyzję, co w tym aspekcie robi. Tak naprawdę zagadnienie piractwa wydaje mi się, że jest na tyle, tak zwanego piractwa, jest na tyle szerokie, że bardzo trudno na pewno będzie nam pokusić się o jedną definicję. Natomiast mam wrażenie, że współcześnie, jeżeli mówimy o piractwie, to mówimy o dwóch takich głównych obszarach. To znaczy jeden to jest taka płaszczyzna użytkownika, czyli często penalizujemy zachowania związane z korzystaniem czy z upowszechnianiem plików w sieci i nazywamy piratami użytkowników nie tylko tych, którzy w sposób świadomy w jakiś sposób dzielą się plikami, ale również nieświadomy. Wtedy dochodzi do różnego typu absurdów, kiedy na przykład dzieci czy osoby, które nie miały świadomości, są w jakiś sposób karane. No i to jest pytanie otwarte, na ile rzeczywiście możemy tutaj mówić o w sensie ścisłym o piractwie. Natomiast drugi obszar, który warto poruszyć, no to jest właśnie obszar osób czy podmiotów, które są tak zwanymi piratami w sposób świadomy, tak? To znaczy według mnie serwisy pirackie na przykład, to są takie serwisy, które w sposób aktywny i permanentny nie tylko pozwalają użytkownikom do tego, żeby nieautoryzowanymi treściami się dzieliły, ale też do tego wręcz zachęcają, tak? Na przykład na zasadzie listy top 10, na zasadzie promocji jakiegoś filmu czy pliku muzycznego. I to są takie dwa główne obszary. Tak, ten drugi obszar wychodzi właściwie od tego piractwa, który został nazwany już czy scharakteryzowany w XVII wieku, tak, kiedy to niektórzy tak zwani drukarze byli wyjęci spod prawa, sprzeciwili się monopolowi innych drukarzy i drukowali w sposób nielegalny książki, bo jak wiemy, wtedy trzeba było mieć specjalne pozwolenia do tego, żeby tak naprawdę te książki drukować. No i właśnie pytanie otwarte jest takie, co tak naprawdę jest w sensie ścisłym dzisiaj piractwem, tak? I czy to jest ten użytkownik, który nawet w sposób nieświadomy rozpowszechnia jakieś pliki, czy może właśnie powinniśmy skupić się na instytucjach, które w sposób taki permanentny i wręcz z takim modelem biznesowym korzystają z tego. Dobrze, jeszcze czyli... Można jeszcze bym... Jasne, proszę bardzo. Uzupełnił jakoś troszkę ten podział, okiełznam sprzęt. Bo rzeczywiście jest w przestrzeni publicznej tak, że mówi się pirat, nie rozdziela się tego. Tylko ja bym podzielił to na trzy kategorie. Bo i serwis Chomiku jest tu akurat bardzo dobrym przykładem, ale akurat pozytywnym. Także bez ironii. Oczywiście jest grupa użytkowników, którzy nieświadomie, już nie przesadzałbym, że jakieś dzieci zostały skazane, bo przyznam, że nie znam takiego przypadku, żeby tam... W Polsce jeszcze ja nie. Ja znam prawie. W Niemczech no. Organizacja analogiczna do ZAIKS-u zaproponowała... Mówimy o Polsce, terytorium Polski, Rzeczpospolita Polska. Na tej zasadzie to na świecie wiele zła się dzieje i no nie będziemy chyba aż tak szeroko, przynajmniej w mówimy tym o Polsce, momencie. Skupmy się mówimy na Polsce. Więc jest oczywiście ta grupa, która jest nieświadoma, która korzysta i która ciężko jest ścigać, bo i nie ma za co, bo to nie jest przestępstwo, tak? Jak ja coś ściągnę z internetu i nawet nie wiem, że to jest nielegalne, to tak długo jak tego nie puszczę dalej, to jest okej i moralnie jakby tego nie nazwać, to jest najmniejszy problem, tak? Jest druga kategoria i tutaj też się zgadzam, tych, którzy oczywiście rozpowszechniają, czy to w celu osiągnięcia korzyści, czy też hobbystycznie, to nie ma znaczenia, bo to jest po prostu przestępstwo, tak? Więc tu można śmiało postawić piractwo równa się kradzież i to jest najlepsza definicja. Ale jest jeszcze trzecia kategoria, właśnie tych dostawców usług. I tak jak na przykład serwis Chomikuj świetnie odnalazł się po prostu w sytuacji obecnie prawnej, tak, przyjął model biznesowy, który się w to wpasował i czapki z głów, bo jak wiemy, nie można utożsamiać serwisu Chomikuj z
piratami, bo... Bo jest już, też zdaje się, serwis stosował odpowiednią... Był proces, czy on się zakończył? To znaczy jeszcze trwa, tak? Jest proces wytoczony. No, ale to chodziło o tę definicję, że PIK, tak? Tak. Polska jest bak książki. I są serwisy, rzeczywiście dostawcy usług, którzy reagują na wezwania, którzy usuwają te pliki i jakkolwiek jest to oczywiście dla właściciela praw koszmar, no bo jest taka ilość plików, że bądź człowieku mądry i zgłoś wszystkie te pliki do usunięcia i następnego dnia sprawdź, czy one nie są znowu, no to jest oczywiście dramat, no ale taka jest sytuacja prawna, no nie mówię, że nie trzeba by było tego zmienić, ale odnosimy się do sytuacji obecnej, tak? Natomiast jest całe gro serwisów, które... Albo w ogóle nie reagują, tak? Albo udają, że reagują, bo w świecie współczesnej technologii zamarkowanie, że plik jest usunięty i wrzucony po minucie dokładnie ten sam plik, tylko ze zmienionym czymkolwiek, tak? On nawet nie znika z tego hostingu, bo szkoda transferu. Więc to też należy bardzo jasno jednak utożsamiać z tym, nazwałbym to piractwem najgorszej postaci, tak? Bo nie jest tym samym powiedzenie pirat o tym, który przysłowiowe dziecko, tak, obejrzało sobie plik tak długo, oczywiście jak nie robi tego na torencie, bo wtedy już udostępnia dalej, to już robi się ciekawiej, tak, ale miejmy świadomość, że tak jak ci, którzy są za zaostrzeniem prawa autorskiego i tak dalej, to my głównie, znaczy my, no, nie będę tego ukrywał, to jesteśmy za ściganiem tych piratów z krwi i kości, z tych, którzy rozpowszechniają, tych, którzy mają z tego kasę, tych, którzy nie płacą podatków i tak dalej, i tak dalej. Nie tego dziecka gimnazjalisty, czy jakiegoś tam znajomego z Facebooka, który ściągnął i nie wiedział, że to złe. Tak, ja myślę, że pan tutaj zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz. Pani Katarzynie, potem ja jeszcze jedno słowo. Chciałam się odnieść. Pani przedmówcy. Tak? Dlatego, że a czy w związku z tym, wy bylibyście skłonni poprzeć postulat legalizacji niekomercyjnego wykorzystania, skoro i tak tego nie zamierzacie ścigać? Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że pana pytanie jest tak ogólne, że musiałbym być naprawdę... I ja się właśnie też chciałam do tego odnieść, ponieważ tutaj pan mecenas reprezentujący portal Homikuj powiedział zdanie, które mnie, powiem osobiście, od razu trochę mi się, dostaje trochę gęsiej skórki, kiedy słyszę, że właśnie to użytkownik podejmuje decyzję, co udostępnia. I to jest prawda, bo to tak naprawdę właśnie tego typu portale przerzuciły tę odpowiedzialność na nas. I to jest coś, co mnie osobiście, jako także przecież użytkownika, bardzo denerwuje, bo ja wiem, jestem świadoma tego, kto na tym najwięcej zarabia. To nie zarabia na tym ten Kowalski przysłowiowy, który rozpowszechnił film, ale zarabia jednak portal. I oczywiście ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza regulacje odpowiedzialności polegającej na tym, że właśnie taki portal będzie dopiero wtedy odpowiadał, jeśli zgłosi ktoś naruszenie, a on tego nie usunie. I uważam, że ponieważ to się powtarza i powtarza i powtarza, bo my zgłaszamy, te treści są usuwane, a następnego dnia znowu się pojawiają, to per saldo popatrzmy, ile tak naprawdę, ile powstało tych naruszeń. I tutaj powiem coś, myślę, że pan mecenas tego jakby chciał dokończyć, ale gdzieś tam to się rozproszyło, bo powiedział pan jedną bardzo ważną rzecz, że oczywiście rozpowszechnianie treści autorskich jest przestępstwem, rodzi odpowiedzialność karną, ale my mamy jeszcze w prawie odpowiedzialność cywilną, czyli odpowiedzialność przeciętnego po prostu każdej osoby, która korzystając nie wynagradza osób, którym to wynagrodzenie się należy. I oczywiście w przypadku właśnie tego typu portali jest to bardzo kuriozalne, bo my tak naprawdę przecież płacimy, proszę państwa. My płacimy za przesył danych, prawda? I bardzo często ja się spotykam z takim stwierdzeniem, że ktoś mi mówi, no dobrze, ale ja zapłaciłem, ja myślałem, że ja zapłaciłem właśnie twórcy, że to będzie podzielone na tych właścicieli, na tych uprawnionych autorsko do filmu.
nieprawda. Właśnie i to jest ten problem, że tutaj ja uważam, że w tej opłacie, że tego typu po prostu portale są genialne, jeśli chodzi o dostępność usług zawierających treści autorskie dla nas wszystkich, bo my chcemy z tego korzystać, bo to jest proste, bo nasza aktywność przenosi się dzisiaj do internetu i będzie się przenosiła jeszcze bardziej. Ale niech w tej opłacie będzie należność dla twórców. Czyli byłoby ok, gdyby, mówiąc już dokładnie, odnosząc się do Rafała, jako przedstawiciela firmy, która między innymi jest właścicielem serwisu Chomiku, byłoby ok, gdyby pojawiła się opłata manipulacyjna od każdego ściągniętego pliku, tak? Takie pomysły już powstawały. To zdaje się ma 3-4 lata już, czyli Rafała potem, Jarosław, aha. Tak? Dobrze. Tak, znaczy, bo chciałem zapytać, czy pociągnąć dalej ten wątek, na jakiej zasadzie usługodawca, w tym przypadku usługodawca hostingowy, ale portal też YouTube, miałby decydować o tym, czy dany plik jest legalny, czy nielegalny, autoryzowany, czy nieautoryzowany, tak? Wiemy doskonale, że fantazja użytkowników co do nazywania różnych plików jest nieograniczona. Mechanizmów, które miałyby oceniać, czy dany plik jest legalny, czy nie, tak naprawdę jeszcze nie ma, więc no, ta sytuacja w tym momencie jest sytuacją, no, moim zdaniem patową i warto rozmawiać o tym rzeczywiście, jak to zmienić, jesteśmy otwarci. Nie jest też tak, że tę odpowiedzialność przerzucamy jako na przykład Chomiku.pl tylko na użytkownika, tak? To znaczy użytkownik ma naprawdę wiele możliwości, również jeżeli chodzi o edukację, żeby dowiedzieć się, jak korzystać odpowiednio z portalu, jest poinformowany, które jeżeli chodzi o te kwestie prawa autorskiego, prawda? Co więcej, prowadzimy różne takie no, programy inne, to znaczy na przykład zdarza nam się zorganizować jakiś konkurs do użytkowników, który też promuje takie pozytywne postawy, nie wspominając o tym, że współpracujemy z wydawcami, tak? Tworząc tak zwaną platformę wydawców, gdzie to również ta druga strona, czyli wydawcy, mogą dbać o to, żeby pliki, które znajdują się na serwisie Chomiku.pl, były legalne. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że obecnie taka sytuacja, w której będziemy decydowali o tym, które pliki są legalne, które nie, jest niemożliwa. Natomiast ostatnie właściwie zdanie, chcę powiedzieć, że mamy już mechanizmy, podobnie jak YouTube ma Content ID, my mamy tak zwany mechanizm sum kontrolnych, który jest świetną, wydaje mi się, świetnym narzędziem właśnie dla chociażby wydawców. Polega on na tym, że jeżeli ktoś zgłosi plik jako nieautoryzowany tylko raz, to ten plik będzie już za każdym razem blokowany, tak? To znaczy nie ma możliwości, żeby dany plik wideo czy tekstowy, który był raz zgłoszony jako nielegalny przez jego właściciela, zostanie drugi raz na portalu zamieszczony. To są narzędzia, którymi już teraz dysponujemy i wydaje się, że są pomocą, sprawdzają się. Okej, okay. Jacku? No właśnie tutaj ja chciałem powiedzieć, że bardzo ważne, bo mówimy o tym, w jaki sposób, co zrobić z ludźmi, jak ich karać i tak dalej. I wydaje się, że głównym problemem, który obecnie istnieje, to jest problem taki, że my wszyscy zaczynamy być podmiotami prawa autorskiego. Nawet jeżeli robimy sobie zdjęcie, wrzucamy na Facebooka, ktoś nam je przerabia, ktoś je rozprowadza, wszyscy się śmieją, ten, kto wrzucił zdjęcie, później smutny i tak dalej. Więc my nie jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że możemy sobie pozwolić na to, żeby nie znać tych reguł. Tak? Więc podstawową kwestią, która jest związana z prawem autorskim, to jest doprowadzenie do tego, żeby z tych typów piratów, które tam wcześniej były wymienione, zostawić tylko tych, którzy robią to świadomie, a pracować na to, żeby osoby wiedziały właśnie, że jak wgrywają jakiś plik na swój dysk wirtualny, żeby zahasłowały go i ewentualnie to hasło udostępniały znajomym. Teraz, czyli edukacja. Edukacja i to jest według mnie podstawa. Dlaczego? Bo ja bym chciał żyć w kraju, w którym jest taki automat do prasy, ja wrzucam pieniążek i biorę sobie gazetę. Nie? A nie chciałbym żyć w kraju, w którym jest taki dispenser, czy jak to sobie nazwiemy, tych gazet i po prostu nie ma tych pieniążków, a wszystkie gazety są wzięte. Okay, więc pytanie jest takie, czy chodzi o to, żebyśmy żyli w kraju, gdzie wszyscy wszystkich monitorują, czy też chodzi o to, żebyśmy żyli w kraju, gdzie mamy wzajemne poszanowanie pewnych praw. I teraz wydaje się, że taki postulat wolnego oprogramowania i tych wszystkich wolnych rzeczy, wolnych piosenek, wolnych książek, on jest świetny dla ludzi, którzy nie inwestują. Jeżeli ja wydaję swoją książkę,
płacę za korektę, płacę za skład, płacę za druk i tak dalej, i tak dalej. Żeby to fajnie wyglądało, to po pierwsze nie chciałbym, żeby ktoś oglądał tego w marnej jakości, w marnym skanie, tak? Dlatego nie zgadzam się, czy to będzie niekomercyjne, czy komercyjne wykorzystanie, to nie zgadzam się, żeby jakościowo było to popsute, nad czym długo pracowałem. A druga rzecz jest taka, że jeżeli już to robię, no to robię to oczywiście także po to, żeby ten koszt mi się zwrócił, więc no nie udawajmy, że twórcy żyją na Księżycu, wyrastają im pieniądze po prostu spod pach i mogą sobie żyć. Jeżeli byłoby tak, że mamy po prostu stypendia dla twórców, tak, które finansuje państwo z podatków, no to wtedy moglibyśmy sobie na coś tego pozwolić, ale nie jest tak, okay? Więc jeżeli my zamiast tego nacisku na różne kary, więzienia dla dzieci i tak dalej, będziemy jednak, po pierwsze zgodzimy się, że zrobienie czegoś twórczego dzisiaj, oprócz mema, tak, memu, jest trudny, wymaga bardzo wielu nakładów. I druga rzecz, że zgodzimy się, że nie chcemy krzywdzić innych, czyli jeżeli wiemy, że należy wrzucić ten pieniądz za gazetę, to robimy i nikt nie chce kraść nagle tam w Arkadii coli, ponieważ jest dostępna, no to jeżeli w sklepie tak się możemy zachowywać, to w internecie też możemy się tak zachowywać, a trochę gubi nas to, że jesteśmy tacy anonimowi, chociaż wcale anonimowi nie jesteśmy. W związku z tym ja jestem za tym, żeby po pierwsze zwiększać edukację, a po drugie zwiększać świadomość, że nie jesteśmy anonimowi w sieci, tak? Czyli że wszędzie zostawiamy te swoje, znaczy są oczywiście sposoby, żeby ukryć swoje IP, ale żeby to było jasne, tak? Że każde takie ściągnięcie jest widoczne. I jeżeli mówimy o właśnie problemie piractwa, to dobrze byłoby sobie najpierw zaznaczyć cel, czego my chcemy, tak? Czy my chcemy tego, żeby ludzie dostawali kary, czy my chcemy tego, żeby ludzie po prostu działali względem siebie z poszanowaniem, tak? I dlatego jak ja powiedziałem, że jestem ambasadorem legalnej kultury, to miałem na myśli to, że mam pewną wizję państwa, w którym jesteśmy w stanie sobie tłumaczyć różne rzeczy, pomagać, w którym jesteśmy w stanie właśnie robić te konkursy, ponieważ wiemy, że to jest fair wobec innych i jesteśmy oczywiście przyjaźnie nastawieni do gimnazjalistów, którzy jeszcze tego prawa autorskiego nie mieli. Okay. Jarku, chciałeś coś dodać? No, chciałem się wypowiedzieć, bo jeszcze nie miałem okazji. Debata dzisiaj jest taka epicka, jak ktoś już zabiera głos, to 10 minut z głowy. Ja tu liczyłem. Ty krócej. Wydaje mi się, że znaczy jakby jest kilka rzeczy, które wydaje mi się jakby ciekawie brzmią, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie podobne debaty sprzed 2 lat, to one po pierwsze miały zupełnie inną temperaturę. Wszyscy się sobie rzucali do gardeł. Po drugie, wydaje mi się, że jesteśmy także już w innym punkcie jakby takiego myślenia, tak? To znaczy w tym momencie wszyscy już uczestnicy tej debaty, niezależnie od tego, jakie podmioty, jakie interesy reprezentują, bardzo jasno i bardzo wyraźnie mówią o tym, że obywatel nie powinien w ogóle mieć problemu z prawem autorskim, że i jakby jest to podkreślane tak jakby ze wszystkich stron. Co wydaje mi się bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, co zamierzamy z tą regulacją prawną zrobić. W oczywisty sposób trzeba edukować, ale też oczywiście wiemy, że w obecnym stanie prawa autorskiego nie jest możliwe, żeby 36 polskich, milionów polskich obywateli, w których 98% rodzin, w których są uczące się dzieci, posiada komputer z dostępem do sieci, a jednocześnie poziom wykształcenia no, nie będzie taki, żeby kurs prawa autorskiego co najmniej kilkugodzinny także przeszedł każdy obywatel, to jest po prostu nierealne. Tak, znaczy. No ale prawa karnego też nikt nie przechodzi, ale, a mama wie, że się po prostu nie bierze. Ale nie przerywaj mi, bo ja cię nie przerywałem. A nie jesteśmy w telewizji, więc nie musimy walczyć o czas antenowy. Bez docinków personalnych.
I teraz pytanie brzmi, co możemy zrobić. Bardzo ciekawa wydała mi się ostatnie spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nazywa się Forum Prawa Autorskiego, które zostało w całości poświęcone roztrząsaniu tego, co to znaczy niekomercyjne wykorzystanie. Kiedy z różnych stron zastanawiano się, ok, to gdzie jest ta granica, poza którą to, co... Ponieważ z grubsza wszyscy się zgadzamy w tym procesie społecznym, że jeżeli ktoś zarabia, to powinien się podzielić. Jednocześnie z grubsza wszyscy się zgadzamy, że jeżeli się nie zarabia, to się nie ma czym dzielić. I to na określone podmioty, tak, czy określonych aktorów, w takim sensie, aktorów w sensie społecznym, którzy biorą udział w tym obiegu treści, tak, to też dosyć jasno pokazuje, gdzie powinny być obciążenia i gdzie powinna być odpowiedzialność. Obecnie sytuacja nie jest dobra, bo sytuacja jest taka, że zacytuję piosenkę, pośrednicy liczą zyski, a ty tracisz cały blicht towarzyski. Cała odpowiedzialność spoczywa na obywatelu, tak, a całe zyski dzielone są pomiędzy wąską, wybraną grupę interesów. Tak? I teraz jednak zyski należały powiązać z odpowiedzialnością. To jest moim zdaniem pierwsza bardzo istotna kwestia. Po drugie, należy zdjąć prawo autorskie obywatelowi z głowy. Z góry założyć, że to, co obywatel robi, nie w celu osiągnięcia zysku, tak, to powinno być legalne. Teraz pytanie brzmi, jakie mechanizmy mamy na stole? I mechanizm, który nieustannie wraca, po raz pierwszy został zaproponowany 5 lat temu, 6 lat temu przez pana Skubikowskiego, ile dobrze pamiętam, jest to mechanizm płaskiej opłaty, że każdy z nas, płacąc rachunek za internet, dolicza racjonalną sumę dla posiadaczy praw wyłącznych, a w zamian otrzymuje prawo do korzystania z utworów w celach niekomercyjnych. W propozycji Skubikowskiego, ona była tak przedstawiana, niestety w tej propozycji prawnej, konkretnym dokumencie, który został przedstawiony, była tylko opłata, nie było tej legalizacji, więc ona była taka ułomna, ta propozycja. Ale jakby ten temat i ta propozycja nieustannie wraca. I szczerze mówiąc, nie widzę trochę dla niej alternatywy. To znaczy dalej kontynuowanie fikcji pod tytułem będziemy ścigać tylko tych, których uda nam się złapać, albo tych, których nam jest wygodnie, moim zdaniem jest, nie da się zrobić. To znaczy oczywiście możemy dewaluować nasz system prawny, I cały czas wpędzać 36 milionów obywateli w stan naruszania prawa, ale moim zdaniem to nie jest racjonalne i to jest nie do utrzymania. I nie widzę tego także jakby w takim sensie moralnym, znaczy uważam, że ten system, który obecnie obowiązuje, jest po prostu nieetyczny. Znaczy nieetyczne jest to, że najsłabszym ogniwem całego tego systemu prawa autorskiego jest twórca i obywatel. I zazwyczaj jest to ta sama osoba, tak? Bo całkowicie zgadzam się z tym, że jesteśmy jednym i drugim zarazem. Natomiast wszyscy inni są uprzywilejowani. Nieetyczne uważam także to, że obecny system jest skonstruowany, tak, ażeby uprzywilejować pośredników, którzy, i to jest moim zdaniem niezmiernie istotne w trakcie tej debaty, którzy jednocześnie naruszają nasze prawa. Dlatego, że za każdym razem, kiedy płacimy przez internet, musimy się zidentyfikować. To oznacza, że nie ma już, w sieci nie ma anonimowych źródeł kultury, tak? Mamy do wyboru wyłącznie usługodawców, którzy monetyzują naszą prywatność, Facebook i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, albo sklepy, które monetyzują nasze wybory w trochę innym modelu, ale efekt jest ten sam, tak? Efekt jest budowanie społeczeństwa kontroli i nadzoru. I nie widzę innej metody wyjścia z tej sytuacji społeczeństwa panoptykalnego niż poprzez ponowne przyjrzenie się dwóm regulacjom, ustawie o usługach świadczonych drogą elektroniczną i właśnie prawu autorskiemu, ażeby zagwarantować obywatelowi prawo do korzystania z kultury bez nadzoru, a tego inaczej niż płaską opłatą z jednej strony i zwiększeniem odpowiedzialności pośredników z drugiej strony zrobić się nie da. Dziękuję. Okej, okay. Jacek, a potem Kuba. Ja uwielbiam, jak Jarek mówi piękne generalizacje, pod którymi mogę się podpisać, dopóki są generalizacjami. Tylko to jest tak, w PRL-u było coś takiego, że jak cement leżał w fabryce,
Tak, no to można było sobie ten cement skombinować, nie? I generalnie obywatel nie musiał się tym przejmować. Ja, jeżeli ja chcę puścić film jakiś, to na przykład wysyłam maile do HBO, mówię, nie, chcę puścić ten film niekomercyjnie, proszę o licencję, oni dają mi licencję, jest w porządku. I teraz bezpłatnie, okej? Okay? I teraz tak, jeżeli na przykład ja zrobię jakieś zdjęcie swojej żonie i ktoś chce je niekomercyjnie wykorzystać w ten sposób, że przerobi je, ponieważ no, to jest też jakieś wykorzystanie i będzie ono obrzydliwie i będzie niekomercyjnie sobie je wykorzystywać w różnych miejscach, no to ja mam prawo do tego, żeby nie zgadzać się na to. Okay? Więc jeżeli chodzi na przykład o mapy, tak? Jeżeli chodzi nawet o pewne badania naukowe, które są z podatków, które są dobrem kultury, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które służą społeczeństwu i one są wytwarzane systemowo z naszych podatków i tak dalej, to tak, to tutaj jest kwestia dyskusji. Także jeżeli chodzi o pewne rzeczy, gdzie państwo jest inwestorem, tak, czyli z naszych podatków. Natomiast w momencie, kiedy ja coś sam wytwarzam, to chciałbym mieć prawo do tego decydowania dotyczącego użytku. I niezależnie od tego, czy ktoś chce wykorzystać to komercyjnie, czy niekomercyjnie, ponieważ pewien użytek niekomercyjny może po prostu mi się nie podobać. Tak? I mam do tego prawo. Okay? Więc nie generalizujmy wszystkich rzeczy w ten sposób, że ogólnie mamy kulturę. Nie, mamy bardzo wiele różnych interesów i czasami pewne interesy społeczne skłaniają nas ku temu, żeby część tych dóbr wytworzonych na przykład przez instytucje, jak rzeczone mapy, były udostępnione, tak? Czy pewne raporty, czy inne rzeczy, które są dobrami kultury, a inne, które są poza instytucjami, zależą od chęci tworzenia po prostu różnych ludzi, żeby twórca mógł decydować. Jeżeli na przykład Jacek Cygan mi zaśpiewał taką cenę za wykorzystanie jego piosenki do filmu, który robiłem, że po prostu wyśmiałem go, to nie użyłem tego. Niech sobie po prostu zostanie z tymi piosenkami, mam to w nosie, nie? Ale to nie znaczy, że ja muszę tutaj powiedzieć, nie, no twoje piosenki są dobrem kultury i twoje zdanie się tu nie liczy. No to, tak będzie, no, jak umrze, to 70 lat minie i sobie będę mógł zrobić taki film. Na razie żyję jeszcze. Okay. Kubo, przepraszam, bo idziemy jakby... Dziękuję za głosy. Ja bym chciał zauważyć, pojawia się już taka korelacja w dotychczasowych wypowiedziach, jakieś powiązanie pomiędzy płatnością a legalizacją wykorzystania utworów. Jeśli płacimy, jest ok, jeśli nie płacimy, to być może coś jest nie ok. I tu jeden wątek, który chciałbym przedstawić, o którym chciałbym chwileczkę powiedzieć, to jest kwestia, zastanówmy się nad tym, za co już płacimy. Płacimy, często kupując utwór, w ramach umowy licencyjnej, którą zawieramy niejako z autorem. Płacimy też również coś takiego, co się nazywa opłatami od nośników i urządzeń, czyli jest to tak zwana opłata copyright levies. I tu pierwsze słowo takie wyjaśnienia. Jest to opłata za to, że mamy taką instytucję jak dozwolony użytek osobisty, private use, czy tam jeszcze kilka innych podobnych nazw funkcjonujących. I teraz, jak to się wpasowuje w przepisy prawne? Po pierwsze mamy dyrektywę unijną, która mówi, autor decyduje o tym, kto może zwielokrotniać jego dzieło. To jest taka podstawowa zasada, upraszczając w znacznej mierze słownictwo wykorzystane w dyrektywie. I od tego prawa do zwielokrotniania jest szereg wyjątków. Jest szereg wyjątków, które poszczególne państwa członkowskie implementujące dyrektywę mogą wprowadzić do swojego porządku prawnego i mogą z tytułu tych właśnie wyjątków wprowadzić jakieś opłaty. Taką opłatę odprowadzacie państwo na przykład w cenie twardego dysku, który macie w komputerze, w laptopie, w cenie nagrywarki CD, DVD i tak dalej.
Pendrive też? Pendrive, tak, inny dysk, jak najbardziej, to też 1% w tym momencie opłata. I teraz pojawia się pytanie, no dobrze, czyli płacimy, jest pewna wątpliwość, do jakiego punktu sięga ten dozwolony użytek osobisty, no ale jeśli już chce działać legalnie, jeśli chce poruszać się w tym zakresie wyznaczonym wyjątkiem użytku osobistego, to powinno być to dane, jest to moje uprawnienie, tak. No, no i teraz ja reprezentuję akurat podmiot, który zrzesza takich właśnie producentów i importerów sprzętu elektrycznego, sprzętu elektronicznego, którzy odprowadzają opłaty w wysokości do 3% wartości sprzedaży urządzenia. One są różnie ustalane, dość w takim nieprzejrzystym procesie. Po co zostały wprowadzone te opłaty? Taki krótki, historyczny flashback. W latach 60. ktoś, czy pewne grupy stwierdziły, że wprowadzenie magnetofonów, kaset magnetofonowych, kaset wideo, też w późniejszych latach, doprowadzi do upadku kultury. Ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak daleko sięgam pamięcią, pamiętam były takie instytucje jak domowe czy osiedlowe wypożyczalnie kaset wideo. Jak widać, twórcy nie zniknęli w wyniku rozwoju technologii wprowadzenia kaset wideo, później CD, płyt DVD, a te modele biznesowe gdzieś zaginęły w dziejach historii. To jest też, znowu jesteśmy w takim samym czy podobnym momencie. Są już wspomniane konsultacje dotyczące unijnego prawa w zakresie, czy unijnego prawa autorskiego, pewnych nowych koncepcji. To, co bym chciał dzisiaj Państwu powiedzieć, to taką znalazłem takiego tweeta bardzo znanego pirata, czy kiedyś pirata, być może, Kim.com, to jest człowiek, który jest Niemcem, obecnie zamieszkuje, zdaje się, w Nowej Zelandii. I on mówi o tym, jak przeciwdziałać piractwu. Po pierwsze, tworzyć dobry content. Po drugie, ten content musi być łatwy do nabycia, zakupienia. Po trzecie, musi być dostępny w jak najszerszym zakresie dla wszystkich. On tu jeszcze pisze o tym, że w tym samym dniu na całym świecie. Musi działać na każdym urządzeniu i musi odpowiednio kosztować. Czyli to musi być taka fair price, godziwa cena. I to jest metoda na zwalczenie piractwa. Bardzo ciekawa teza, bardzo daleko idąca, trochę ogóły, owszem, no ale tak się zastanówmy, te wszystkie prawne instrumenty wprowadzone do tej pory spowodowały jedną istotną rzecz. Rzeczywiście, pewnie wielu mi też z osób będących tutaj przyzna, ludzie mają problem z prawem autorskim. Ludzie nie rozumieją, gdzie się kończy to wykorzystanie, z którego mogą korzystać, za które zapłacili, gdzie się zaczyna ten moment, gdzie zaczyna się ta szara strefa, gdzie się zaczyna już ten red line, strefa, za którą nie powinno się wychodzić. Dobry moment na przemyślenie tego. Forum Prawa Autorskiego też chciałbym zarekomendować tą inicjatywę, która jest takim polskim punktem, gdzie toczy się debata o szeregu różnych kwestii związanych z prawem autorskim, z wynagradzaniem twórców. Okay, dobrze. Teraz damy głos piratowi, a potem Łukasz. Przede wszystkim trudno się nie zgodzić z Jarkiem, zarówno też z moim przedmówcą. Natomiast chciałbym zauważyć, że
jakby ci producenci nie są właścicielami tych praw. Oni są dysponentami tylko tych praw, tak? Kwestią taką kluczową jest dla nas chyba niespójność tego prawa, jakie mamy na świecie czy też w Europie i jeżeli chodzi o granice, to powinniśmy znieść je co do używania utworów różnych, tak, i zrobić taki jednolity rynek europejski i to by było z pożytkiem dla wszystkich, ponieważ no, jakby ci producenci tych utworów czy też filmów na przykład nie musieliby rozmawiać w każdym kraju z osobną instytucją, która decyduje o tym, czy dany usługodawca może wykorzystywać jakieś utwory czy też inne rzeczy produkowane przez autorów. Co do tego, co powiedział Jarek, to nie do końca bym się z tym wszystkim zgodził. Natomiast jeżeli chodzi o te płaskie opłaty, tak, proponowano nam właśnie różne rozwiązania i nie wszystkie są takie, powiedzmy sobie, do przyjęcia. Jeżeli chodzi o takie sprawy, no, ściganie dzieci i tak dalej, no to najlepszym przykładem, o którym chciałem powiedzieć wcześniej, natomiast nie umożliwiono mi tego, to jest to, co się stało w Niemczech, tak? Gdzie organizacja typu ZAIX doprowadziła do tak kuriozalnej sytuacji, że proponowano ukarać przedszkola za śpiewanie przez dzieci piosenek, tak? Ta sama organizacja zresztą doprowadziła do niemal takiej sytuacji, gdzie YouTube w zasadzie nie jest używany przez Niemców. Dlaczego? Dlatego, że każdy jeden film jest przez nich uziemiany, tak? Czyli pokazuje nam się czarny ekran z informacją, że ta i ta organizacja za to, że w tle była, załóżmy, muzyka jakaś, uziemiła ten cały film. Dobrze, ale grunt Flora Polskiego zostajmy w Polsce. Nie mówimy o tym, co jest... Musimy zreformować jak najszybciej ten system, tak, jeżeli chodzi o ustawę o prawach autorskich i dostosować ją do tego, co mamy dzisiaj, bo nie ma co ukrywać. Ta ustawa była x lat temu stworzona, kiedy nie mieliśmy dostępu do takich technologii, jakie mamy obecnie i ona powinna się jak najszybciej zmienić. Tak? Ale konkret co? Bo rozumiem, że ty mówisz jako przedstawiciel Partii Piratów, tak? Co byście w takim razie chcieli zmienić w prawie polskim czy europejskim, żeby polepszyć, no bo rozumiem, że chcecie polepszyć. Czy możesz przekazać mikrofon koledze Zbyszkowi, on mnie tutaj w tej materii pomoże? No dobrze. Konkretnej. Znaczy, jeśli można, my oczywiście się zgadzamy z tym, co mówił Jarek, możemy się pod tym podpisać obiema rękami. Przede wszystkim nie może być takiej sytuacji, że kryminalizowane są praktyki, które są powszechnie stosowane, tak, przez obywateli. I akurat w Polsce mamy w tym aspekcie prawo bardzo liberalne. Ten dozwolony użytek jest bardzo szeroki. I tutaj bardzo się cieszę, że to zostało przyznane, bo jeszcze na przykład rok temu legalna kultura jeździła po gimnazjach, tak, i straszyła uczniów w akcji Bądź Świadomym, gdzie straszyli sankcjami karnymi wobec właśnie takiego dzielenia się plikami, tak, z kolegami. Rozpowszechnianie jest karalne pod sankcją karną. Z kolegami. Tam były... Ale bądźmy cytowane wypowiedzi. Precyzyjni. Musi się pan sprostować po prostu tutaj. To dlaczego zaprzestaliście prowadzenia tej akcji? Jest wśród nas Kinga Jakubowska, prezes legalnej kultury, tak? Czyli ta akcja nie akcja Bądź Świadomy nie była wspierana przez legalną kulturę? Wydaje mi się, że nie było tam dramatu takiego, jaki pan opowiada, ale na pewno nie chcę się w tej chwili wypowiadać na ten temat, bo pierwsze o tym słyszę, żeby tam był taki problem, natomiast jest to kampania prowadzona przez Pichirka Wronę, która zakończyła się rok temu. I była robiona przez nich chyba przez 2 czy 3 lata, jeździli po różnych szkołach z artystami po prostu i urządzali jakieś spotkania, to wiem. Natomiast my nie uczestniczyliśmy w tym. Okej, znaczy, drogi piracie, to można... Cofam słowo, przepraszam bardzo. Można tak odróżnić. Jak legalna kultura coś robi, to młodzież mówi aha. Jak tam ktoś coś robi, to młodzież mówi o jejku. Tak? Więc to jest tak, że pan tak sobie to rozróżnić. Więc jak ktoś straszył dzieci, to nie to. To nie wy, okej. Okay. Rozumiem, w każdym razie wyrażam zadowolenie, że to już jakby jest...
w takich debatach jakby przyznawane, także jest ten dozwolony użytek. I tutaj jest tylko taki aspekt, że rzeczywiście polskie prawo jest w tym wypadku dosyć liberalne. Natomiast jeszcze takie podobne prawa mają Hiszpanie, ale w całej Europie raczej te prawa są bardziej, powiedzmy, restrykcyjne. I tutaj będzie problem z harmonizacją, tak? Prawdopodobnie będziemy tych praw pozbawieni, jeśli ta harmonizacja będzie postępować w tym kierunku, w jakim czyli jaki jest generalnie planowane. Ale w każdym razie bardzo się cieszę tym kierunkiem właśnie, w którym ta debata jakby postępuje. Tak. Okej, okay, dobra. Dziękuję. To ostatnie zdanie, czy już możemy przekazać dalej? Władku, jeżeli byś mógł dodać coś, to... Przepraszam, już nie będziemy tak bardzo monopolizować. Mam nadzieję, że autu publiczności też się pozwoli powiedzieć. Już jedna osoba z publiczności złapała się za... Również dopuszczamy wariant my chcemy po prostu rozszerzyć ten dozwolony użytek, jeżeli chodzi o kwestie niekomercyjne, no, niekomercyjnego rozwiązania tych spraw, to jesteśmy jakby zgodni z Jarkiem i te wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem chcemy zupełnie skrócić, żeby to nie trwało tyle lat, ile trwa. Okej, okay, dobra. Chciałbym wrócić do tej idei otwarcia zasobów kultury i tego właśnie łatwiejszego dostępu. Jak wiadomo, Polacy mało czytają, może dlatego, że ich nie stać na książki, więc upowszechnijmy kulturę. No tak, tylko ta kultura to jest dobro materialne, takie jak każde inne, które ktoś wytworzył, poniósł jakiś wysiłek intelektualny, materialny i tak jak mówi się tutaj o tych obywatelach, którzy są uciśnieni przez tych twórców, posiadaczy praw, którzy zbijają na tym kasę, no to tak, ale ci twórcy to są też obywatele. I to jest ich święte prawo, że jeżeli ja coś stworzyłem, napisałem książkę i chcę za to złotych 30, a nie 15, a jest 10 czytelników, którzy chcieliby to przeczytać, ale ich na to nie stać, to mogą iść do biblioteki, tak, co najwyżej. To nie jest tak, że jak nie stać mnie na drogi samochód, a wiem doskonale, że producent ma kosmiczną marżę i mógłby go sprzedawać spokojnie za 1/4 ceny, to nie jest tak, a skoro ma tak być w tym obszarze, to dlaczego tak nie jest z samochodami? Sam bym chętnie skorzystał, tak? Żeby to, co jest... Słucham? Nie można ich skopiować. Bo jest to trudniejsze, tak? No, niewykonalne jak niewykonalne. Podrobione części samochodowe się zdarzają, tak? Może pan zostać właścicielem wtedy. Dobrze, dajmy dokończyć, Łukaszu. Czyli okej, chodzi o to, że mamy... Ta sama swoboda, tak jak portal Chomiku korzysta ze swobody prowadzenia działalności, tak, i robi to legalnie, tak samo jest to swoboda autora, twórcy czy posiadacza praw, żeby on z tego udostępniał to w taki sposób, jak sobie wymyślił, tak? Bo jak ja bym miał tę książkę napisać i wiedziałbym, że muszę ją sprzedawać na jakimś tam dolnym pułapie, to ja może bym jej nie pisał, tylko poszedłbym do innej roboty, tak? Żeby wyżywić rodzinę. To nie jest tak, nie patrzmy na to, że ten dostęp do kultury to jest coś, co się każdemu obywatelowi należy akurat w taki sposób. Oczywiście on się należy, oczywiście są legalne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jest mnóstwo nawet darmowych źródeł legalnego kontentu, czy to audio-wideo, czy to artykuły, prasa i tak dalej. To nie jest tak, że tego się nie da zdobyć. Dobrze, Rafale? Tak jeszcze krótko się odnosząc, bo rzeczywiście ten problem, o którym pan wspomina, pojawia się z tym, dlatego, bo przyjął pan tezę, że utwór jest rzeczą materialną, tak? Natomiast no to właściwie, czy kultura. No ale potem powiedział pan o samochodzie i rzeczywiście samochód jest rzeczą materialną, natomiast w przypadku utworów mówimy o tak zwanej rzadkości dóbr, tak? To znaczy, tak jak tutaj ktoś z sali powiedział, samochodu de facto nie można skopiować, natomiast ja, jeżeli słucham głośno muzyki w metrze, no to ktoś ją może również słyszeć, tak, i współdzielić. Ale... No tak, tylko jedno słowo. Gorzej, jak ja nie puszczam jej głośno, tylko tak jak tutaj pada, żeby kolegom dać za darmo, no bo jeżeli na tym nie zarabiam, to można. No okej, ale no na tej zasadzie każdy kolega da każdemu koledze, tak, i ten twórca gdzieś tam puścił jeden nośnik, a cała szkoła, dzielnica, miasto słucha. Tak, i dlatego...
To tylko dokończę, ok? Bo może powiem znowu coś kontrowersyjnego jako przedstawiciel portalu chomikuj.pl, ale jesteśmy bardzo za tym, żeby rzeczywiście artyści zarabiali dobrze i godziwie i też podpisuję się pod tym, co było wcześniej powiedziane, ale jednak wydaje mi się, że żeby artyści zarabiali dobrze i godziwie, należy zwiększyć dostępność właśnie tych dóbr kultury. Żyjemy troszeczkę w innych czasach niż żyli nasi ojcowie. Internet, proszę pamiętać, według wszystkich badań jest przez współczesnych ludzi traktowany jak powietrze, tak? To znaczy czy młodzi ludzie tak naprawdę nie znają żadnych ograniczeń w internecie, oni się z nim wychowali, dla nich nie ma różnicy między tym, co legalne, a nielegalne, trochę o tym zapominamy, ale też wydaje mi się, że w tej dyskusji poruszamy się jednak ciągle poszukując tak naprawdę kolejnych metod do karania, tak? I zastanawiamy się, kto powinien brać za odpowiedzialność za nieautoryzowane treści, kto powinien zarabiać więcej czy mniej. Natomiast rozwiązaniem w moim odczuciu jest właśnie dostępność i jeszcze powołam się tylko na jeden przykład z serwisu Netflix, wszystkim znanego. To jest serwis, który tak naprawdę, jak powiedział jeden ostatnio z jego menadżerów, tak cieszy się z piractwa, tak? Dlaczego? Otóż kiedy ma wejść na jakiś rynek, to najpierw bada, jakie treści są tam najczęściej pobierane z torrentów czy z innych serwisów i te treści, które są pobierane najczęściej, on udostępnia w sposób legalny, bo okazuje się, że my chcemy konsumować kulturę legalnie, my chcemy mieć filmy dobrej jakości, chcemy słuchać muzyki, a wszelkie badania, z którymi dane mi było się zapoznać, mówią o tym, że tak naprawdę jeżeli mamy do wyboru plik nielegalny i nielegalny, ale dobrej jakości będzie ten legalny, to częściej jednak sięgniemy po ten plik, za który możemy zapłacić, tak? Więc może warto do tego środowiska internetu zacząć wdrażać te kryteria, które mamy w świecie offline'owym, tak? Znaczy tak działają supermarkety, możemy przyjść, spróbować, zapłacić, możemy wybrać zamiast sklepu pani Jadzik, gdzie kupimy bułkę za 20 groszy, supermarket, w którym kupimy dobrej jakości chleb za 4 zł, prawda? Więc... Ja się w pełni z tym zgadzam, tylko zostawmy te decyzje, tak jak temu supermarketowi, czy on zrobi te promocje, że można sobie spróbować na wykałaczce, czy nie, tak? Bo jeżeli nie, to nie znaczy, że ja idę i gryzę ten ser prosto z półki. To się wszystko zgadza. Ten łatwiejszy dostęp to jest klucz do sukcesu, ale to jest decyzja nierzadko czysto biznesowa albo moralna, jeżeli jest twórca jednoosobowy, który tak sobie zażyczy. To się wszystko zgadza i ja wszystkim im naprawdę polecam, bo jak się ułatwi dostępność, jak się obniży cenę, to się na końcu zarobi więcej. Tylko, że to jest ich prawo. I nie narzucajmy tego, że wy musicie taniej, szerzej, wolniej. Dobrze, ale czy też nie jest tak, że internet, nowe technologie wymusiły zmianę modeli biznesowych w wielu dziedzinach i branżach? I na chwilę obecną problemem jest to, że miałem przyjemność kilka razy dyskutować z ludźmi, którzy są twórcami i żyją z tego, że do tej pory szli, mówiąc karykaturalnie, do okienka pobierali tantiemy, tak, otrzymywali je, całkiem nieźle z tego żyli. Teraz to źródełko zaczyna ich wysychać. No i problem, jaki oni widzą, jest taki, że kiedyś było, teraz nie ma i jedyna droga jak gdyby zniszczenia czy przewalczenia tego problemu to jest ukaranie wszystkich dodatkowo wokół, bo oni nie zarabiają pieniędzy. I ja jako osoba, która też gdzieś tam kiedyś popełniła jakiś utwór, zgadzam się z tym. Natomiast problem jest też taki, o czym tutaj wszyscy zgromadzeni państwo mówicie. Ludzie przestali patrzeć na niektóre rzeczy w sposób, znaczy nie widać tego związku, typu samochód a MP3, no bo jest automatycznie informacja, no jak to, przecież samochodu się prawie nie da skopiować w taki szybki sposób, co nie jest znowu prawdą, bo za chwilę dojdą drukarki 3D, które pozwolą już, mogą buty, klocki Lego, w związku z tym samochody są kwestią czasu. Także też boję się takiego podejścia, że tu się zgodzę, wymuszanie przez masy, przez ludzi, którzy mówią, a ja nie zapłacę, to wy teraz artyści zmienicie swój model biznesowy, nie do końca chyba jest taką jakby jasną odpowiedzią, no bo twórca mówi zaraz, dlaczego wy mi dyktujecie, co się ma dziać.
Z drugiej, z trzeciej strony, no, rynek też pokazuje, że z tego modelu freemium całkiem nieźle można żyć, tak? I to wcale nie aż tak bardzo źle, jak to się powszechnie sądzi, bo i przykład Spotify'a, kiedy tam odedrze się z tych elementów, które są gdzieś narzucone przez media, które portretują to w zły sposób. Okazuje się, że tam całkiem niektórzy sobie dobrze żyją. Okej, okay, nie każdy może być artystą występującym zamach. Na artystą występującym przez 360 dni w roku na scenach i czerpiącym profity z tego, że występuje na koncertach. Część osób chce siedzieć w studiu i tworzyć tą muzykę. Także pytanie moje teraz jest takie, czy nie jest tak, że być może te modele biznesowe trochę zostały im przetręcone kręgosłupy, no i teraz trzeba wymyślić jak gdyby nowe, tak? I powinniśmy być może zastanowić się, jak zaspokoić potrzeby wszystkich aktorów tej sceny. Zmieniając modele biznesowe, nie możemy zapominać o tym, że nie możemy zmieniać idei, jaka przyświeca prawu autorskiemu, bo... A dlaczego? Właśnie nie, właśnie dlaczego proszę nie? Państwa, jest tak, że utwór nie jest rowerem i nigdy nie będzie rowerem, utwór nigdy nie będzie samochodem czy bochenkiem chleba sprzedawanym za wyższą lub niższą cenę i o którym twórca po sprzedaży może zapomnieć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie i tutaj przechodzę do idei praw autorskich. Ideą jest to, że w momencie, kiedy twórca nawet udzieli licencji na korzystanie z utworu, dostanie jakieś wynagrodzenie za to korzystanie, to tak naprawdę ma jeszcze prawo do tak zwanych tantiem z szerokiej eksploatacji po to właśnie, żeby mógł w tym czasie nie kelnerować, tylko tworzyć nowe dzieła kultury. I to jakby napędza naturalnie rozwój kultury. Jeśli my o tym zapomnimy, to za 20 lat obudzimy się w społeczeństwie, które jest bardzo ubogie, bo nie ma kultury. Ale wracając do modeli biznesowych, tutaj padło bardzo ważne stwierdzenie, mianowicie podkreślono, że tym modelom powinna przyświecać po pierwsze łatwość eksploatacji i łatwość formalizacji, ja bym jeszcze dodała. I wracając jakby do pierwszej części, kiedy to mówiliśmy o portalu Chomiku i o tym, że wypowiadał się mój kolega i powiedział jedną rzecz, która mnie osobiście też bardzo zainteresowała, że państwo nie wiedzą, znaczy portal Chomiku ma problem z tym, żeby ocenić, czy ten korzystający z Chomikuj udostępnia treści prawa autorskiego i rzeczywiście jest to, ja nie powiem, że jest to niemożliwe, ale trudno obciążać takim zadaniem weryfikacji jeszcze, prawda, usługodawcę, który tak naprawdę ten swój model biznesowy skonstruował pod postacią udostępniania dysku do przechowywania danych i świetnie skonstruował regulamin, przerzucając odpowiedzialność właśnie na korzystającego. I ja uważam, że i tutaj jest dla Państwa pod rozwagę i myślę do zastanowienia, żeby w takim razie zmienić może regulamin. I może w takim razie, zmieniając regulamin, zmienić także w pewnym sensie w tych granicach prawo autorskie i sprawić, żeby ten nasz korzystający użytkownik właśnie nie oświadczał, że on nie korzysta z praw autorskich, tylko żeby oświadczał, że korzysta z praw autorskich, a państwo w ramach transferu danych wynagradzają twórców. Dobrze, ja mam jedną taką rzecz jeszcze, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że my bardzo dużo rozmawiamy o kulturze, a chodzi tak naprawdę o rozrywkę. Okay, bo jeżeli ja sobie przypomnę jakieś utwory Moniuszki, to one są dostępne. No w ogóle, no naprawdę. Mogę ci dać linki, są dostępne Moniuszki utwory. Jacek ci pożyczy, no, Janku. Tak, tak. Jako znajomemu. Więc to... Wyszeruję ci. Więc to jest dostępne. Bach jest dostępny, więc... Chopin na pewno jest. Program drugi jest dostępny, no nie? Chopin jest, i teraz... bo Amerykanie nagrali, że w ramach roku chopinowskiego państwu polskiemu nie udało się nagrać i udostępnić dzieł wszystkich. No dobrze, ale nie przerywajmy sobie. Więc generalnie jest tak, że ja nie słyszę, że nie wiem, że strumień internetowy wysyłany przez program drugi Polskiego Radia jest przeciążony, bo wszyscy mają chęć kultury, nie? Tylko wszyscy mają chęć rozrywki.
Więc jeżeli mówimy o kulturze, to mówmy o kulturze. Jeżeli mówimy o rozrywce, no to nie mówmy o tym, że dostępność rozrywki po prostu musi być jakaś taka popularna. Rozrywka nie może być kulturą? Nie, no może być, tylko słuchajcie, no jest pewna różnica między dostępnością dóbr kultury, które mówiąc językiem humanistycznym, uznieślają człowieka, a tym, że idzie Schwarzenegger i zabija innych ludzi na filmie. Nie? Więc to jest inny rodzaj kultury po prostu. Tak. No słusznie, więc zróbmy darmowe, że wszyscy w ogóle się w to bawili. Więc, jestem za. Dobrze. No i, okay. Dobrze, więc to jest podstawowa rzecz, żebyśmy też rozróżnili pewne rzeczy, tak? Bo jeżeli mówimy na przykład o takim modelu British Museum, to tam wstęp jest wolny i przez internet można to wszystko zobaczyć i to zwiększyło dostęp. No nie? Ale to nie ma takiego samego przełożenia na rozrywkę, jeżeli już o tym mówimy. Na niektórą tak, na niektórą nie, w zależności od tego, czy jest tu zespół na przykład, który udostępnia darmowo, ponieważ jest to taki mam model zaistnienia na rynku, czy też to jest jakiś inny sposób zaistnienia, więc nie możemy mówić, że wszystko równa się. Tak? Więc to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy też nie mówili o tym, o tej kulturze tak bardzo jakby generalizując, prawda? Więc tutaj chciałem to nadmienić. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pani tutaj wspominała o prawach autorskich, że ma pani prawo publikować. Tylko chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę z pani praw tworzy pani obowiązki dla nas. Nie musi pani tego tworzyć, jeżeli pani nie chce. Musi pani reagować na to, co jest na świecie. Jeżeli większość użytkowników nie zgadza się, żeby zapłacić daną opłatę za pani utwór, to cokolwiek by pani robiła, upierała się, że chce 100 zł za książkę, to pani tego nie sprzeda i będzie piractwo, dlatego że właśnie jest, że to się opłaca. Że się opłaca. Proszę spojrzeć na serwis iTunes, który zrobił Jobs. On doprowadził do tego, że dostępność tych utworów muzycznych w dobrej jakości jest bardzo duża. Co to spowodowało na rynku muzycznym? Piractwo zmalało do naprawdę niewielkich, po prostu do niewielkiej skali. Ale jakie pan ma badania, że piractwo zmalało do niewielkiej skali? Content. Bo tutaj słyszałem tej tezy. No chciałbym, mieliśmy sobie nie przerywać. Tak, ale chciałbym ale przepis tutaj. Ale content się zwiększył, poprawiła się jakość po prostu tego contentu i użytkownicy, jeżeli mają w Stanach, jeżeli mają do dyspozycji zapłacić $1 za dobry utwór, który im się podoba, czy go piratować, to tak naprawdę dochodzą do wniosku, że lepiej im się opłaci kupić za $1 utwór. I teraz cała branża muzyczna po wejściu właśnie w tego typu serwisy jak iTunes przeżywał po prostu powrót do świetności. Ale tutaj mylimy dwie rzeczy, ponieważ my jesteśmy dzisiaj w kulturze, która jest silnie sfragmentaryzowana. Jeżeli sobie popatrzymy, w jaki sposób działają różne treści medialne, to czy nawet program telewizyjny, tam jest bardzo dużo szybkich cięć, przejść i ta fragmentacja jest bardzo silna. Dzisiaj taki kawałek YouTube'owy maksymalnie, który daje się obejrzeć sensownie ma około 9 minut i tak też i to są maksymalnie cięte kawałki. Teraz to, że dzisiaj nie sprzedaje się płyt, tak, która była kiedyś całością, też jest dlatego, że dzisiejsi użytkownicy nie rozumieją płyty jako całości, tylko rozumieją piosenkę jako całość. Tak? Czyli zmienia się pewien sposób podejścia do kultury i to nie tylko chodzi o to, że oni nie chcieli kupować płyt, bo mogą sobie kupować piosenki, tylko to też wynika z tego, że całość, że pewien sposób korzystania z tych dóbr się zmienia. I oczywiście jesteśmy za tym, żeby był Deezer, Spotify i tak dalej, żeby to było na legalu, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że jak Katarzyna napisze książkę, to pan ma obowiązek czytać, nie? Znaczy fajnie jest, jeżeli tak. To też nie jest tak, że jeśli ktoś udostępnia bezpłatnie, to na tym nie zarabia. Bo nie zapominajmy o tym, że ja mówię o portalach, jakichś usługodawcach, to że oni mają wpływy ogromne z reklam. Jakby korzystając z twórczości, mają wpływy z reklam, więc te wpływy z reklam to jest to wynagrodzenie, które potem powinno gdzieś jednak trafiać, także i do twórców. Nie zawsze, zazwyczaj też nasze dane są tą ceną, nasze dane osobowe na przykład. Ale to jest, znaczy,
Ja mam zawsze taki problem w uczestniczeniach takich dyskusjach, bo mam takie wrażenie, że ktoś mnie ciągnie za nogi do tyłu w czasie i musimy rozbierać na części pierwsze nieustannie te same idiotyzmy w kółko. To znaczy no argument z samochodem, że tak powiem, no już żeśmy nawet sobie robili memy w internecie, że kto w dyskusji o prawach autorskich użyje metafory samochodowej, ten automatycznie wylatuje z dyskusji, tak? Użyłem też metafory sera. Ale akurat samochód jest tym, co można tak naprawdę zakładać się, w której minucie debaty padnie metafora samochodowa, tak? A tymczasem, i teraz mam z tym problem, dlatego że sami siebie ściągamy nieustannie do piaskownicy, a w tej dyskusji naprawdę jesteśmy dużo bardziej zaawansowani niż jeszcze 2 lata temu byliśmy. To znaczy dobrze już rozumiemy, jaki jest koszt korzystania z usług pośredników i wiemy, że tym kosztem jest szpiegowanie. Wiemy, że dotyczy to wszystkich pośredników. Dotyczy to tak samo Amazona, tak samo Spotify'a, tak samo Facebooka i tak samo chomika, niezależnie od tego, jaki mają model biznesowy. Nie dotyczy wiemy także, to znaczy ja rozumiem, że jeżeli... Co masz na myśli, mówiąc szpiegowanie? Agregowanie danych dotyczących mojej komunikacji z innymi, moich wyborów kulturowych, tak? Jeżeli Amazon lepiej wie ode mnie, jaką książkę chcę przeczytać, dlatego że wie, jakie książki już czytałem i wie, jakie książki czytali inni, którzy czytali książki podobne do mnie, tak? Jeżeli pan prokurator ma dostęp do mojej lokalizacji, niezależnie od tego, tak, od 10 lat wstecz, tak? Nie, ile mamy teraz retencję? Już skasowali, tak? Do mojej lokalizacji, do moich wszystkich telefonów, do wszystkich osób, tak? I jednocześnie, tak? Przecież to się łączy, tak? Do kogo piszę e-maile? Na jakie zdjęcia patrzę? Na jakie zdjęcia nie patrzę, tak? Jakie teksty w gazetach czytam? I w jakich gazetach? Lewicowych czy prawicowych? Tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są realne koszty. My płacimy za to. I teraz ten koszt jest nam już w tym momencie dobrze znany, tak? I to jest jedna część. Druga część. Dobrze, doskonale już wiemy, że potrzebujemy mechanizmów kompensacyjnych, ponieważ widzimy upadek średniej klasy kreatywnej. Nie gwiazd, gwiazdy sobie poradzą, średniej klasy kreatywnej. W związku z czym musimy się zastanawiać nad tym, jaka jest rola państwa, jakie sektory kultury chcemy wspierać. Przepraszam bardzo, kiedyś była taka zasada, że kto ma mikrofon, ten ma prawo. Ale momencik, dajmy ten sobie... Ten mikrofon legalnie dostałem 20 minut temu. Dokończę, tak? Jarek. To znaczy, mówimy o realnych problemach społecznych, tak? To znaczy mówimy o realnych problemach społecznych. W tym momencie dochodzi do wieku emerytalnego pierwsza grupa twórców, którzy przez całe swoje życie zawodowe utrzymywali się z umów o dzieło, które były nieozusowane, tak? I lądują w wieku emerytalnym, kiedy ani ze sprzedaży swoich utworów, tak, piosenek napisanych w 87 się nie da utrzymać, bo nikt tego nie słucha, tak? Ani nie są w stanie nic już nowego tworzyć, bo ludzie się wypalają w zawodach twórczych tak samo jak w każdych innych, tak? I nagle odkrywają, że jedynym źródłem, jedyną instytucją, która może się nimi zaopiekować, to jest na przykład Zajks, który utrzymuje domy starości, tak? Ten znienawidzony Zajks. To jest realny problem społeczny, który realnie trzeba rozwiązać. I trzeba go rozwiązać w kontekście prawa autorskiego, bo prawo autorskie efektywnie pełni rolę systemu emerytalnego dla tych ludzi. Tyle, że nie może go pełnić, bo wysokość tantiem spada w czasie. Tak? Więc, teraz nie śmiałbym się z tymi kroplówkami za bardzo. Tak? To znaczy, to jest rolą państwa, żeby myśleć o tego typu problemach. Mówię o tym, dlatego że prawo autorskie jest niezmiernie złożonym systemem, który dotyka bardzo wielu ludzi. Trzeba myśleć o nim także w kontekście społecznym. Tak? Innymi słowy, jesteśmy w tej debacie naprawdę do przodu i ileś rzeczy już naprawdę wiemy i mamy głęboko przemyślanych. Ta debata się toczy. I trochę, znaczy, tylko martwi mnie tylko, że znowu musimy rozmawiać o metaforze samochodowej. Okay. Dobra, tutaj, a potem... Bardzo mnie zmartwiło to, że propozycja Jałka, dosyć fajnie typowa z naszej strony, została tak przyjęta i w ogóle mi to bardzo dziwi, bo w listopadzie występowałem
na imprezie robionej w siedzibie ZAIKS-u wspólnie z Polską Izbą Książki, gdzie przedstawiliśmy propozycję wspólnie z Grzegorzem Bogutą stałej opłaty i wydawało się, że właśnie środowiska twórcze będą największą opozycją, żeby zrobić dosyć poważną reformę prawa autorskiego. A tu się okazuje, że ta sala i to, ten panel nie chce o tej pozycji dyskutować. I to mnie trochę dziwi. Wydaje się, że pani mówiła, że nie możemy zmienić podstaw prawa autorskiego. No tak to jest. Słyszę czasami, kiedy słyszę takie, żeby w ogóle nie reformować prawa autorskiego, to słyszę na przykład w tym momencie producentów maszyn do pisania, którzy być może powinni powodować, żeby zakazać komputerów, dlatego że to im psuje rynek sprzedaży maszyn do pisania. Słyszę firmę Kodak, której powstanie internetu zniszczyło rynek produkcji filmów, bardzo zbudowany i tak dalej. Filmu takiego celuloidowego, jeśli pamiętacie, że taki istniał jeszcze. I w sytuacji, w której mamy środki techniczne, w którym kopia praktycznie idealnie takiej samej jakości, znaczy nie praktycznie, naprawdę idealnie takiej samej jakości, może być łatwo rozpowszechniona w milionach sztuk, to próba utrzymania systemu, w którym źródłem utrzymania jest opłata za rozpowszechnianie, ten system powstał w określonych warunkach ekonomicznych, kiedy stworzono, żeby rozpowszechnić coś, musiał istnieć drukarz, musiał istnieć wydawca. Dzisiaj się okazuje, że do tego, żeby rozpowszechnić, nie jest konieczna maszyna drukarska, nie jest konieczne urządzenie, które powiera, nie jest konieczna sieć sprzedaży. Bo tą siecią sprzedaży może być jeden serwis, który to rozpowszechnia. W związku z tym musimy wymyślić inne sposoby płacenia twórcom. Sposób, który tutaj Jarek proponuje, który ja proponuję, który my proponujemy, może być dyskusyjny. Można długo dyskutować, jak on będzie działał, ale przynajmniej ma szansę działać. Wydaje mi się, że sposoby oparte na tym, że będziemy ścigać ludzi za to, że połączyli się z BitTorrentem, albo sposoby polegające na tym, oczywiście, kto broni tego sytuacji, która istnieje? Bronią organizacje różnych pośredników, którzy tego żyli. Jeżeli jest film, co w tej chwili robią koncerny, które są dysponentami praw autorskich, na ogół zresztą reprezentują cudze prawa autorskie. Przychodzą do YouTube i mówią, ta piosenka jest moja. W związku z tym, co robi YouTube, albo zdejmuje tą piosenkę, albo powoduje, że tantiemy od niej idą na rzecz tego, kto się zgłosił. Natomiast nie jest informowany o tym ani ten, kto tę piosenkę zamieścił, ani ten, kto naprawdę ją stworzył. I tu są dziesiątki przykładów, kiedy ten działanie przez automat, bo po prostu to jest automat. No, są, tak jak w przypadku prawa patentowego powstały filmy, które się specjalizują w egzekwowaniu fikcyjnych roszczeń, tak takie filmy już się pojawiają w obszarze prawa autorskiego w tym momencie. Dziękuję. Tak się zastanawiam. Kroplówka jest chyba ważna dla każdego z nas, tak? Więc dlaczego producenci kroplówek nie mieliby dostawać opłaty od państwa, żeby nie upadli? Nie rozumiem, dlaczego każdy, niezależnie od tego, czy korzysta, nie korzysta, ma mieć tą opłatę z góry. Idziemy w bardzo złym kierunku, bo przede wszystkim po pierwsze, kradzieże, zwykłe kradzieże, one są, pomimo że jest policja, są sądy, są kamery, ten sprzęt jest. I piractwo też będzie. Cokolwiek by się nie działo, to piractwo będzie. Zastępowanie to socjalistycznymi metodami typu opłata, tak jak teraz jest pomysł do opłaty do prądu, opłata telewizyjna, co jest głupotą, ja telewizora nie mam w domu, ale będę musiał płacić. I tak, kilka rzeczy. W bardzo złym kierunku zmierza w ogóle prawo, bo licencja, dzisiejsze licencje komputerowe powodują to wspomniany samochód, że na przykład silnik możemy używać tylko w określony sposób, że możemy tylko kupować żarówki określone, tak? Ja miałem licencję na systemie Windows, gdzie mogę zainstalować tylko na jednym komputerze. Kupuję coś, czym nie mogę władać. Ale to mniejsza o to. Czy mogę odpowiedzieć? Nie, masz jeszcze drugie... Za chwilkę skończę i pan może odpowiadać, ile pan chce. Przede wszystkim, co jest problemem? Problemem jest to, że materiały elektroniczne można bardzo szybko rozpowszechnić. I tak naprawdę, mając samochód, ten głupi samochód, ja mogę pożyczyć koledze, on może z tego korzystać i nie muszę żadnej umowy podpisywać, tak?
W przypadku internetu nie ma czegoś takiego, ale to nie jest prawda, że się nie da zarabiać. Piractwo będzie, ale da się naprawdę zarabiać na elektronicznej kulturze. Steam. Kto gra w gry, ten wie, zna i wie, że to jest 100 razy lepsze niż iść do sklepu, niż ukraść, bo dostaje przede wszystkim tak. Wsparcie techniczne, dostaje dodatki, aktualizacje, dostaje informacje i w bardzo szybki, prosty sposób, nie wychodząc z domu, ściągam. Płacąc, ściągam i nic nie muszę robić. Nie muszę szukać, nie narażam się na wirusy i tak dalej. Problemem jest to, że kultura w Polsce i generalnie w większości nie ma pomysłu na to, jak to sprzedać. Większość rzeczy nie sprzedaje się, bo jest po prostu kiepska. Kto z ludzi czyta dzisiaj, nie wiem, wiadomości ogląda? Ja na przykład nie oglądam, bo jest kiepski poziom. To jest problem. A piractwo będzie. Było, jest i będzie. Więc to jeśli można, znaczy dla mnie wypowiedź pod tytułem ludzie się zabijali, zabijają i będą zabijać i tak należy by i nie należy nic z tym robić. Otóż ja się nie zgadzam się z tą logiką. Jest bardzo źle, kiedy mamy prawo, którego nikt nie przestrzega. I jeżeli mamy prawo, którego nikt nie przestrzega, są zasadniczo dwie możliwości. Albo coś jest bardzo nie tak z tym prawem, albo coś jest bardzo nie tak z tym społeczeństwem. W tym wypadku zdaje się, do czynienia z problemem globalnym, trzeba było uznać, że mamy problem z ludzkością. Myślę, że jednak problem tkwi po stronie prawa i że to prawo trzeba dostosować. Natomiast nie zgadzam się z logiką, także i tutaj nie zgadzam się z logiką. Dokończę zdanie. Nie zgadzam się z logiką, bo jedna rzecz mnie jakby tknęła, kiedy użył pan słowa socjalistyczne, tak? I mam wrażenie, że jest to taka metoda polemiczna, która kiepsko się aplikuje w przypadku praw wyłącznych. Dlatego, że jeżeli chodzi o monopole intelektualne, jeżeli spojrzymy na linię sporu, to spojrzymy, że to są raczej spory o natury biznesowej niż politycznej. Tak? Jeżeli spojrzymy na to, jakie środowiska zabierają intensywny udział w debacie prawno-autorskiej, środowiska polityczne, to oczywiście będziemy mieli partię piratów, tak? Ale będziemy mieli całe środowisko libertariańskie, bardzo liczne środowiska mniej może skrajne, tak? ale prawicowe, konserwatywne, liberalne. Będziemy mieli krytykę polityczną, tak? I mnóstwo lewicy. Innymi słowy, te linie podziałów nie przebiegają bynajmniej po klasycznych takich liniach lewica-prawica. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z problemem cywilizacyjnym, a nie politycznym. Komputer nie jest lewicowy albo prawicowy, na Boga. I teraz... I to jest... Nie. Dlatego, że i to znowu wiemy, co najmniej od czasów wynalezienia radia, po prostu pewne modele nie mają uzasadnienia ekonomicznego ze względu na koszt transakcyjny. Tak? Nie wiem, ilu osobom należy tłumaczyć, to jest koszt transakcyjny. Koszt transakcyjny to jest ten koszt, który ponosimy, kiedy chcemy dokonać jakiejś transakcji, ale który nie jest wartością tej transakcji. Znaczy, jeżeli chcę kupić serek w sklepie, to serek kosztuje złoty 20 zł, ale moim kosztem transakcyjnym jest czas dojścia do sklepu, tak? I powrotu do domu. W przypadku, kiedy utworem jest każde zdjęcie, każdy komentarz na Onecie, tak? Każdy e-mail, jeżeli nosi cechy twórcze, my dokonujemy setki transakcji informacyjnych dziennie. Jak chcemy to wszystko załatwić metodą taką, którą pan proponuje, czyli bez policzenia czegoś hurtem? Nie da się ze względu na koszty transakcyjne. Wiemy to od czasu stacji radiowej, kiedy po raz pierwszy dotarło do kogoś, że nie jest absolutnie możliwe, jeżeli stacja radiowa puszcza piosenki 24 godziny na dobę, a każda piosenka ma kilku autorów i trwa 3 minuty, że nie ma możliwości zawarcia osobnej umowy z każdym z nich, że trzeba to robić hurtem. I dlatego mamy organizację zbiorowego zarządzania.
można nazwać ten system socjalistycznym, ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie figura retoryczna, bo jest to po prostu rozwiązanie pewnego problemu jakby no stricte ekonomicznego i nie widzę alternatywy do tego. Ja jestem z partii Piratów i zapewniam pana, że nie jestem socjalistą, chociaż w większej części się zgadzam z Jarkiem. Moment, jeszcze nie skończyłem. Oczywiście możemy w dalszym ciągu rozdawać złote blachy, zamykać studentów, czy oskarżać ich o korzystanie z torrentów, ale pytanie, czy to rozwiązuje problem wydawców? Chyba nie, bo nie jesteście w stanie ściągnąć z nich pieniędzy żadnych, ze studentów, tak? Druga sprawa, no jeżeli wykluczymy wszystkich pośredników i nośniki takie jak płyty CD czy DVD, a same utwory mogą być udostępniane w sieci w formie takiej bliskiej pewnie Arturowi, na przykład na Steamie, jak kolega mówił, czy na iTunesie, no to ten autor tego utworu zarabia faktycznie więcej i może taniej sprzedać ten utwór, tak? To jest odpowiedź na pana pytanie, dlaczego 15, a nie 30 zł. No to właśnie dlatego. Tutaj jeszcze Mateusz Waligórski. Ja chciałem nawiązać do tego też, co mówiłeś. Mianowicie fajnie, że podajesz ten przykład o samochodzie. I na przykład jest teraz dyskusja wokół tego, że nie można będzie korzystać z niektórych aut, do których prawa autorskie na baterie wewnątrz tych aut, nie możesz po prostu nim pojechać. Tylko zabawne jest, że użyłeś akurat przykładu Steama, bo gry, które masz na Steamie, nie są twoje. Ty jedynie wypożyczasz. Więc jeżeli w pewnym momencie na przykład Steam sobie uzna, że on chce mieć takie prawo, że daje ci na miesiąc grę, a ty później musisz dopłacić abonament, to będziesz musiał to zrobić. A z tego powodu, że nie za bardzo istnieje alternatywa wobec Steama, no to jesteś w złym miejscu. I też nawiązując do tego, co mówił Jarek, to fajnie, że są takie instytucje, które być może są nazywane socjalistyczne, czy podobnie, ale one dbają też o to, żeby była równa wiedza między użytkownikami, bo nie przeskoczysz tego etapu, że niektórzy użytkownicy znają prawa, wiedzą, co można robić, a no jeżeli ktoś jest na przykład 25-latkiem, który mieszka na wsi, pracuje w jakimś, ma słabą edukację, no to nie przeskoczysz tego etapu, że on nie będzie znał swoich praw. Mnie martwi tylko to, że te organizacje są tak pazerne i garną wszystko do siebie, tak? Wręcz to, o czym mówiliśmy, że one będą z błahych powodów pisać na przykład do YouTube'a, że gdzieś tam w tle leci ta piosenka i oni bronią tych praw. Ale nie, bo tutaj musimy jedną rzecz rozgraniczyć. Jeżeli ktoś, na przykład Telewizja Polska, może nie Telewizja Polska, ale jakaś inna stacja, powiedzmy, tak? Robi serial i wydaje na ten serial dużo pieniędzy. To teraz, jeżeli udostępnia to sobie w sieci, no to puszcza sobie reklamy i w ten sposób jakby cała ta kwestia się zwraca. I teraz, jeżeli ktoś nagrywa to i puszcza u siebie, tak, no to puszcza bez tych praw licencyjnych na rozpowszechnianie i powoduje, jakby, że cały biznes się nie kręci. Tak? I teraz pytanie jest takie, dlaczego mamy przyznawać komuś prawo do tego, żeby nagrywał i udostępniał, tak? Mimo że nie ma na to żadnej zgody. Natomiast to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć tak, że ja teraz nagram pana, nie? I zrobię... Ale momencik, to jest teoretyczna dyskusja. Nagram pana i będę puszczał taki hejnał, no nie? Hejnał, który będzie mówił tam, nie udzielam licencji, nie? O 12. Nie? Okej, okay, i teraz albo się to będzie panu podobało, albo nie, ale kwestia jest taka, że jeżeli już wydajemy na coś pieniądze, tak, jeżeli mamy do czegoś prawa, to możemy od innych oczekiwać poszanowania tego prawa. Ja nie rozumiem, dlaczego miałoby być tak, że jeżeli ktoś udostępnia cudzą własność bez licencji, dlaczego miałby tego nie zdjąć? Ale mam... Tylko Jacku, wiesz co, dobrze się ciebie słucha, bo zawsze mam takie odświeżające wrażenie, że mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć ponownie jeszcze raz. I to jest jeden z tych momentów. To znaczy, to jest jeden z tych momentów, kiedy warto przypomnieć sobie podstawy i przypomnieć sobie, jak zostało wdrożone prawo autorskie na ziemiach polskich. Mówię na ziemiach polskich, dlatego że
nie było wtedy państwa polskiego. Zrobił to car rosyjski, który zainteresował się, że Francuzi mają taki nowomodny wynalazek jak prawo autorskie i, no i oczywiście Rosjanie, jak to Rosjanie, koniecznie chcieli mieć to samo co Francuzi, skoro jest takie nowoczesne i też wdrożyli, tylko car nie wiedział za bardzo, gdzie to wdrożyć, więc zaczął przeglądać ustawy, która jest najbardziej podobna do prawa autorskiego, no i wdrożył to w ramach ustawy o cenzurze w roku 1848. I to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Znaczy, ty mówisz o tym, że regulacje, której istotą i celem jest zapewnianie wynagrodzenia twórcy, tak? Ty teraz zamieniasz w regulację o charakterze cenzorskim, która ma ale służyć... Ale jakim cenzorskim? No przecież jeżeli prawa ma producent i on jest... Charakterze, nie, bo wracasz do tego już, wracasz już tego w kolejnej wypowiedzi już drugi, trzeci raz, tak? Że chciałbyś się zamienić w regulację o charakterze cenzorskim, która ma służyć sprawowaniu przez twórcę pełnej, absolutnej kontroli nad tym, w jaki sposób jest wykorzystywane jego dzieło. I teraz to jest taki sposób myślenia, który moim zdaniem jest zależny od punktu siedzenia. Znaczy każdy, kto usiądzie chociaż na chwilę przy internecie i popatrzy, co ludzie robią w sieci, kiedy zobaczą, że nasza aktywność, uczestnictwo w kulturze ma obecnie charakter aktywny, tak? I to w rozrywce. W kulturze. Ty mówisz o rozrywce, ja mówię o kulturze. Być może na tym polega ta różnica między nami, tak? Polega na tym, że my komentujemy, mamy jakiś stosunek. Ja przecież ja nie mówię o komentowaniu, ja mówię o udostępnianiu bez zgody. Panowie, nie przerywamy sobie. My wyrażamy swój stosunek do dzieła, tak? Do utworu w ten sposób, że coś z nim robimy. Tak? Na przykład udostępniamy wszystko. Na przykład, jeżeli rozumiesz, jest utwór wykonany przez europosła Jacka Kurckiego, tak, który zrobił sobie zdjęcie na Euromajdanie. Ale ja nie mówię o informacyjnym tym. Ja mówię o serialu, który jest zrobiony. No. Daj mi dokończyć. Pozowane zdjęcie na Euromajdanie, tak my swój stosunek, w tym wypadku można to pociągnąć pewnie także pod komentarz polityczny, wyrażamy w ten sposób, że natychmiast wycinamy to zdjęcie i wklejamy to w różne inne zdjęcia, również chronione prawem autorskim. Ale mamy prawo do satyry. A ty mówisz o czym? A ja mówię o czymś zupełnie innym. Ja mówię o tym, że jeżeli jest serial, no to ten serial może być puszczony na stronach danej stacji, tak? I ta stacja ma prawo zablokować, jeżeli ty sobie będziesz na swoich stronach to puszczał. Ale to jest co innego. Natomiast ale no to ja o tym mówię, o tym co innym, a ty mówisz teraz o czymś innym. I o tym, i o tym. Ja z jedną rzeczą dyskutuję, z drugą nie zamierzam dyskutować. Tak? Drugą im imputujesz. Czy to ktoś to nagrywa? Sprawdzimy sobie potem na nagraniu. No. Mówiłeś o tym, że twórca może sobie nie życzyć, żeby ktoś to wykorzystał w taki albo inny sposób, tak? I to jest... Tak, ale mamy prawo teraz... do satyry i mamy prawo do wypowiedzi, do informacji i tak dalej, no to jak najbardziej. Bardzo dziękuję, to znaczy... Co jeżeli, się nie wiąże z... To jest istotne moim zdaniem w myśleniu o prawie autorskim, to znaczy musimy oderwać tą warstwę związaną ze swobodą wyrażania się, także ze swobodą wyrażania się poprzez wykorzystanie cudzych utworów. Ale jak ty chcesz się wyrażać przez to, że umieszczasz serial na swoich stronach? Co wyrażasz wtedy? Od przepływów finansowych. Ale nie wiem dlaczego, jeszcze raz powiedziałem, w ogóle z tym nie dyskutuję, więc nie zamierzam dyskutować z więc z tym. Z tym. Polska jest... Konkluduj, Jarku. Już, skończyłem. To są pytanie. Dobra, Adam. Cześć, jestem Adam. I tak sobie słucham was, jak się coraz bardziej kłócicie i to jest takie trochę słodkie, nie? Bo zaraz dojdę dlaczego, bo to jest tak. To, co wy robicie, o czym dyskutujecie, to jest takie dość ciekawe ćwiczenie intelektualne, ale za przeproszeniem my to mamy w dupie. My głosujemy klikaniem w internecie, naszą uwagą, naszymi danymi, naszymi dolarami, które płyną albo do was, albo do ludzi, których reprezentujecie, albo do innego kraju. Właśnie to, co napisałem w pierze. Ludzie nie mają problemu z prawem autorskim, tylko wy jego macie. My się nie zastanawiamy, nie zadajemy sobie pytania, ściągając nowy sezon House of Cards, czy to jest legalne. Tylko chodzi o to, żeby klikać w odpowiednim miejscu. O to właśnie chodzi. To jest nieważne. Słuchajcie, jak wy i ludzie, których reprezentujecie, nie pójdziecie za nami, to nikt na tym nie zarobi. Po prostu. A to my decydujemy, my mamy te portfele, my za to płacimy. Ale dokładnie o tym mówiłem, Adamie, że jeżeli ktoś coś produkuje, to ma prawo umieścić to u siebie, żebyś ty sobie tam klikał w tym miejscu, nie? A jeżeli będzie tak, że będzie 50 milionów miejsc, gdzie możesz sobie kliknąć ten House of Cards, no to nagle jakby sprawa się rozsypuje. Polega na tym, żeby ktoś był na tyle sprytny jak Chomiku. W ogóle fantastyczna robota. Ja nie płacę Chomikowi za to, że
on tam dba o prawa autorskie, tylko o to, że jest mi wygodniej. Ktoś, kto to zrozumie, zrobi kupę kasy, a nie ludzie, którzy będą się trzymali kurczowo starej epoki, bo świat się zmienił po prostu. Okej, okay, dobra, to ja może w tę część tu. Wcześniej pani kończyła, dobra? Dzięki. Ja powiem tak. Możemy dyskutować, czy rozmawiamy o kulturze, czy rozmawiamy o rozrywce. Moim zdaniem rozmawiamy o kasie. I o tym, kto zarabia, czy zarabia twórca, czy zarabia pośrednik, czy ktokolwiek inny. Ja stawiając się w pozycji twórcy, jako twórcy, tak chcę mieć cenzurę. Tak chcę mieć kontrolę nad tym, gdzie i kiedy to, co ja stworzę, będzie udostępniane. Jeżeli ja zdecyduję się wydać album ze zdjęciami i ustalę cenę na stówkę, to ja chcę dostać za niego stówkę. Jeśli ktoś mi nie zapłaci tej stówki, spoko, ja stracę, nie zarobię. Natomiast wkurza mnie to, że ktoś ten album za darmo będzie mógł sobie ściągnąć z Chomikuj. Okej, okay, muszę iść za duchem czasu, jeśli chcę zarobić, zgadzam się, muszę zmienić swój model biznesowy i za duchem czasu zgodzić się, nie wiem, na udostępnienie mojego albumu na portalu typu iTunes. Luzik, tak jest. Jeśli chcę zarobić, idę z duchem czasu. Ale jeśli nie chcę zarobić, ale takie jest moje żywotne prawo jako twórcy, jeśli ktoś mi nie zapłaci tej stówki, to nie, trudno, ale chcę, żeby ci, którzy ten mój album sobie ściągnęli z Chomiku i byli ukarani. Tylko bądźmy precyzyjni, znaczy to, co jest w serwisie chomikuj.pl i jest... Przepraszam z góry, że się odniosłam do Chomikuj, jakby personalnie do marki jako Chomikuj. Nie chcę tutaj jakby negatywnych opinii tworzyć, natomiast chodzi mi o pewne, nie wiem, mechanizmy jak to renty, tak? Które bez wątpienia działają sprzecznie z prawem. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że pani jako twórca może korzystać z Chomikuj.pl i też zarabiać, tak? To znaczy jest ta platforma wydawców, więc a jeżeli jest jakiś nieautoryzowany plik, czyli pani album, no to jest on usuwany, blokowany, tak? Więc... Tylko chcę powiedzieć, bo nie skończyłem, zgubiłem myśl. Dowodem na to, że tak jest, jak mówię, czyli że my to mamy w dupie, jest to, ile ludzi zareagowało na twój apel o wypełnienie tej ankiety? 290 osób w sumie w całej Polsce. Co uważam, znaczy spodziewałem się 29. Dobra, ale pamiętajmy, że mało osób też na początku uważało, że trzeba uwolnić chłopów. I niewiele osób było przeciwnych niewolnictwu. No, słuchajcie, to jest kwestia mentalności w dużej mierze, bo to jest tak, ściągajmy sobie wszystko, nie? No to jest kwestia mentalności, więc jeżeli będzie tak, że my nie będziemy uznawali podmiotowości innych osób, bo uważamy, że mamy to w dupie. Ale właśnie uznajemy, że jest transakcja, oferujemy. To znaczy w momencie, Jacku, no i że w momencie, kiedy słyszysz po prostu wprost z sali padają słowa, że tak, jestem autorem i chcę cenzury, no to nie mów mi, że to jest uznawanie podmiotowości, tak, to jest wprowadzanie elementu przemocy do relacji między nadawcą a odbiorcą. Cenzura tak? była w cudzysłowie, chodziło o to, że autor ma prawo decydować o tym, jak jest wykorzystane dzieło, tak? O to chodziło. Nie, to nie było w cudzysłowie, dlatego że to jest dokładnie to. To było w cudzysłowie? Jest wprowadzanie elementu przemocy do relacji między nadawcą a odbiorcą, tak? To znaczy, że to jest, znaczy mamy regulację, która nazywa się prawem wyłącznym, tak? I teraz jest jedna osoba, która jest, no tam kilka jest kilka różnych grup podmiotów, które są uprzywilejowane tą regulacją, tak? Jest oczywiście cała rzesza osób, które ponoszą koszty istnienia tej regulacji, tak? I teraz pytanie brzmi, i teraz rozumiem, że są różne cele społeczne, które ta regulacja spełnia, między innymi zapewnia twórcom możliwość otrzymywania wynagrodzenia, a pośrednikom znacznie większe możliwości otrzymywania wynagrodzenia, tak? Ale jest ta druga strona. Tak? Innymi słowy, to trzeba wyważać. Tak jak mówisz, że ci, którzy ściągają, chcesz, żeby poszli do więzienia, nie, żeby zostali ukarani, tak powiedziałaś, tak? Żeby zostali ukarani. Przypomnę, ściąganie w Polsce jest legalne. I jeżeli chcemy sobie ściągać, to możemy sobie ściągać, co chcemy. Nie, ściągać możemy, chcemy, tak? Ściągać możemy zawsze. Rozpowszechnianie oczywiście, tak? Więc dlaczego? No właśnie to jest element tego wyważenia, tak? To znaczy, no nie możemy kształtować tej regulacji jednak w taki sposób, ażeby... Znaczy, łódź przechylona na którąkolwiek z burt za bardzo zatonie, no. Okej, jeśli można powiedzieć, to jeśli... Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tych modeli biznesowych, tak? No bo... No tutaj oczywiście, no można,
Oczywiście ten interes twórców no to jest jak najbardziej czymś zrozumiałym, tak, że twórcy chcą zarabiać, ale z drugiej strony no, również na przykład możemy się popatrzeć na gazety, tak, gazety padają z powodu internetu, zupełnie niezależnie od praw autorskich. Tutaj też moglibyśmy się siedzieć tutaj i zastanawiać, no co trzeba zrobić, może trzeba zakazać internetu albo, nie wiem, czytania wiadomości w internecie, i, no ale tego nie da się zmienić, no po prostu technologia w jakiś sposób się zmieniła i pewne rzeczy, stare modele biznesowe przestały działać. I teraz czym można je zastąpić? Prawdopodobnie nie można ich zastąpić jedną rzeczą. One były do tej pory, opierały się na jednej rzeczy, ale w przyszłości prawdopodobnie tą rolę społeczną będą musiały przejąć różne modele biznesowe. I tutaj twórcy również będą musieli się uciekać do różnych mechanizmów. I teraz tak, na przykład jeśli chodzi o informatyków, sam jestem programistą, jestem również twórcą, to jeśli chodzi o programistów, się okazuje, że większość programistów pracuje przy projektach wewnątrz firm. Więc dla nich to prawo autorskie w ogóle mogłoby nie istnieć, tak? No i prawdopodobnie w przypadku innych twórców w innych dziedzinach również trzeba po prostu poszukać nowych modeli biznesowych. Dziękuję. Kuba? Tak, ja chciałem dwie kwestie. Pan powoływał kwestię oprogramowania, tworzenia oprogramowania. Ja patrzę, bo jest to akurat dla mnie bliski rynek. Patrzę, jak na rynku oprogramowania doskonale widać jedną rzecz, to znaczy mamy oprogramowanie własnościowe, pełna decyzyjność po stronie autorów, jakkolwiek nie stali się autorami. Z drugiej strony mamy open source, mamy rozwiązania, które są powszechnie dostępne, to współżyje. To nie jest tak, że jeden z tych modeli zwalczył drugi, czy docelowo gdzieś zwalczy drugi. One równocześnie istnieją. I podobnie chyba jest z prawem autorskim. Mamy część tej kultury, która będzie funkcjonować w modelu copyright, część w modelu, powiedzmy, copyleft. Pewnie tego w krótkim czasie się nie da zmienić. Ja się tylko zastanawiam, bo dwie grupy tutaj już wspomniały o czymś takim jak mechanizm kompensacyjny. No i tak się zastanawiam, państwo to argumentują takim kierunkiem, że jest to uderzenie w pośredników tak naprawdę, a tylko w tym momencie państwo kreujecie nowego pośrednika albo dołączacie do obecnego modelu jeszcze jednego pośrednika. Mniej pośredników. Jakiego? Jeśli będzie opłata kompensacyjna, to ktoś tą opłatę będzie rozdzielał. Mamy taki... Jesteśmy w takiej godzinie, że nie stać nas na dyskusję publiczną na ten temat, ale chętnie podejmę tę dyskusję. Pytam z tego powodu, że już taki mechanizm kompensacyjny mamy. Mamy wdrożony w opłatach właśnie odnośników i urządzeń. Model bardzo, bardzo nieefektywny, bardzo... No ja powiem dwa przykłady, tak? Mamy ZAX. Od kiedy musi się rozliczać? CopyPol od 2000, nie wiem od którego się, to nie będę się podejmował, ale mam ciekawą informację, tak, dla państwa, bo CopyPol, przyglądałem się dzisiaj przed samym przyjściem tutaj na ich sprawozdania finansowe, a model kompensacyjny właśnie jak działa. To jest sytuacja, w której w sprawozdaniu publikowana jest informacja o tym, jaka kwota została zebrana i przedstawiona do wypłaty autorom. Jest to 7 milionów 150 tysięcy za rok 2012. To jest jedna z pięciu organizacji, które zbiera takie środki. Z czego wypłacono? 409 tysięcy, 6%. Różnie działają, różne są... Na co poszły te pieniądze pozostałe? Co jest to napisane? One są cały czas w tej organizacji.
Jeśli chodzi o organizacje zbierające pieniądze w sektorze audio-wideo, tutaj od 2009 roku trzy organizacje, które zbierają środki właśnie z urządzeń, nie wypłaciły, czy nie potrafiły się dogadać, porozumieć co do sposobu podziału środków między sobą. Dopiero ze dwa miesiące temu chyba udało im się takie porozumienie zawrzeć. Przez 4 lata pieniądze leżały do wzięcia. Na kontach. Na kontach po stronie organizacji zbiorowego zarządzania. Stąd ja bardzo obawiam się takich rozwiązań kompensacyjnych. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Nowe technologie dają rzeczywiście na niespotykaną skalę możliwość inwigilacji, czego się niektórzy obawiają, ale też z drugiej strony kontroli nad tym, jak treści twórców są wykorzystywane. Im więcej będzie takich organizacji, o których pan mówi, tym bardziej nie będą one mogły się zgodzić ze sobą, więc dojdziemy do takiego momentu, kiedy będzie ich powiedzmy 20-30 w Polsce i żadna z nich nie będzie mogła się dogadać z żadną, która jest, tak? Więc to prowadzi do jakiegoś błędnego koła. Dobrze, tu są dwa jeszcze pytania. Witam, Bartek. Mam pytanie, tak, jedna sprawa, jeśli chodzi o ZZ-y, one muszą część środków kumulować, bo mają niektóre niezrzeszonych, czyli może się zgłosić później, więc muszą mieć też odłożone część środków. Jeśli chodzi, tutaj jest takie pytanie, bo zgadzam się, że jeśli stworzę utwór, zaśpiewam, zagram, puszczę to, mam prawo ustalać cenę, sposób dystrybucji, ale nie zgadza się, że jako odbiorca może być sytuacja coś takiego, że autor na przykład powie, że kobiety mogą to kupić, mężczyźni nie mogą. Bo to już jest troszeczkę nie tak prawo autorskie w tym momencie stworzone, bo ja tutaj to przerzucam odnośnie... jest odnośnie krajów. Jest regionalnie zrobione prawo, tak? Dlaczego jeśli serial, utwór jest puszczany w Stanach Zjednoczonych, ja nie mogę tego w tym samym czasie za odpowiednie środki, te same, które są w Stanach, w Polsce obejrzeć czy posłuchać? W tym momencie zawsze będzie piractwo, jeśli coś takiego będzie funkcjonowało. Druga sprawa jest taka, że jeśli autor ustala sobie dystrybucję, która nie odpowiada mi jako odbiorcy, to też musi zrozumieć, że ja jako odbiorca, jeśli mi nie odpowiada ta dystrybucja, będę szukał innych dróg. I prawo autorskie, nieważne jak zostanie stworzone, i tak będzie powodowało, że nie spełnienie tych funkcji będzie powodowało, że piractwo będzie funkcjonowało cały czas. I my chcemy to zmienić, to znaczy te granice wyznaczone na rynku, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, tak? Żebyś mógł, na przykład, jeżeli ten serial jest emitowany w Niemczech, a powiedzmy nie w Polsce, to żebyś sobie mógł... Nie ma, jest globalizacja. No oczywiście, tak. Tak, ale jeśli chodzi o Unię Europejską, to już jest wprowadzone. To znaczy jest dyrektywa CEREM, multilicencyjność. Multiterytorialne licencje. Ale tego samego meczu nie obejrzę. Bo problem polega na tym, że na przykład będąc w Belgii chciałbym sobie obejrzeć mecz, tak? A nie mogę go obejrzeć, dlatego że licencja obejmuje tylko teren Polski, tak? Chociaż jestem. Problem polega na tym, czy ten mecz jest dla Polaków, czy wyłącznie na terytorium Polski, tak? I dlatego chciałbym, żeby zlikwidowane to TV Polonia między innymi też. Okej. Udało mi się być jakiś czas temu na Komisji Europejskiej, która w polskim Sejmie, Komisja do Spraw Europejskich, która dyskutowała właśnie kwestię stanowiska Polski w sprawie tej dyrektywy, i było to Polska jako jedyna zaprotestowała, czy ministerstwo wstrzymało się od głosu nad przyjęciem dyrektywy. Zabrakło tam państwa w tym sensie, że brakowało takiego głosu. Ja przytoczę tylko kilka linii argumentacyjnych, które były użyte na tej komisji. Nie można streścić jakoś tak, tego. Bardzo szybko. To jest zamach na polskich twórców. Tak, my wychodzimy to z założenia. To zniszczy polską kulturę. I dlatego nie możemy otworzyć udostępnić, tak. A kto tu mówił? To poseł Selin. Krzyż mu na drogę, że tak powiem, tak? Nie, ja mam do państwa pytanie.
na samym początku dyskusji. Państwo poruszyli taki problem w aspekcie edukacji, że w prawach autorskich powinna być szeroka edukacja. Ja mam takie pytanie, ponieważ reprezentuję jakby ten sektor. Jak państwo sobie to wyobrażacie, szczególnie w dobie ostatnich informacji, szerzenia bezpłatnych treści, promowania przez Ministerstwo Edukacji, w jaki sposób w tej sytuacji promować i pokazywać prawa autorskie i prawo twórców do tantiem w takiej sytuacji, kiedy promowane jest bezpłatne dostarczanie kontentu i podręczników. Okej, no właśnie dlatego pewne działania legalnej kultury, jeżeli pani była na stronach legalnej kultury, to tam staramy się prosto wytłumaczyć, jak ten mechanizm działa. I ewentualnie można sprawdzić, czy jakieś źródło rozpowszechnia legalnie, licencyjnie, czy nie. I tam na przykład jest cały zestaw legalnych źródeł kultury, które rozpowszechniają legalnie. I jeżeli komuś zależy na tym, żeby być w porządku, żeby mógł ściągnąć dobrą treść legalnie, także bezpłatnie, no to może sobie tam wejść. Więc to jest jakby kwestia tego, żeby wyjść trochę od języka prawników i zacząć to tłumaczyć na rozmaitych przypadkach. Tak? Ale ja bym to, jeśli mogę, tylko ponieważ... Ostatnie, tak? My również prowadzimy, tak, Nowoczesna Polska również prowadzi program edukacyjny, edukacji praw autorskich, mamy podręcznik. Taki bardzo właśnie podstawowy, przyjazny, napisany dla osób, które w ogóle nie mają nic wspólnego z prawem. Jest na torrentach, jest, podejrzewam, że także jest na Chomiku, no ale przede wszystkim jest udostępniony na naszej stronie, tak, prawokultury.pl. Zachęcam do skorzystania, ale jednocześnie mam z tym problem pewien. Dlatego że to jest pytanie, na ile tego rodzaju edukacja, gdzie my oczywiście, dlaczego my to robimy? Dlatego, że my uczymy dzieciaki, jak nie zrobić sobie krzywdy. Tak, to jest ważne. Jak mamy opresyjne prawo, które na to działa trochę jak gra w rosyjską ruletkę, tak? Czyli wszyscy to robią, nie wiadomo kogo trafi. Z jednej strony myślimy, że trzeba uczyć dzieciaki, jak nie zrobić sobie krzywdy. Bo z drugiej strony mam taką myśl, że jeżeli mamy system prawa, który jest ewidentnie niesprawiedliwy, który ewidentnie wymaga głębokiej naprawy, to co my robimy, jest także pewnego rodzaju indoktrynacją i wtłaczaniem ludziom do głów pewnych norm, które potem oni będą traktowali jako normy ustalone, objawione. Tak? Ja mam z tym taki problem. Tak? Oprócz tego, że w tym momencie dzieciaki zaczynają posługiwać się internetem w wieku lat 6, a definicja utworu, bez której nie można wytłumaczyć, co to jest prawo autorskie, tak? To jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w postaci ustalonej, niezależnie od wartości. Tak? Proszę, zachęcam każdego, żeby poszedł do gimnazjum i przerobił jedno tylko podstawowe pojęcie utworu. Tak? Jest to oczywiście nierealne. Tak? To jest to oczywiście niewykonalne. Pani powiedziała o Ministerstwie Edukacji. Zapewniam panią, że Ministerstwo Edukacji w swoim rozpowszechnianym przez siebie materiałach posiada wszystkie prawa autorskie i wszyscy autorzy, którzy materiały są rozpowszechniane w tych podręcznikach, wyrazili na to zgodę. W związku z tym niezbyt rozumiem idei, która mówi, że skoro autor chce sprzedać swoje dzieło do rozpowszechnienia na tych warunkach lub chce je udostępnić do rozpowszechnienia na tych warunkach, to że jest to w jakikolwiek sposób sprzeczne z pani pojęciem prawa autorskiego. Nie, pani mówiła. Dobrze, ostatnie, bo to taka polemika może trwać do rana, jest bardzo późno, chcielibyśmy już kończyć. Przede wszystkim ja chciałam tylko sprostować, nie chodziło mi tu o kwestionowanie praw autorskich, czy właśnie woli autora, który przekazuje to na rzecz ministerstwa. Bardziej w takim kontekście Polacy się bardzo szybko przyzwyczajają do tego, że mamy coś za darmo, tak? Nie zastanawiamy się nad tym, czy za to musimy płacić, czy nie. Jeżeli wychowamy społeczeństwo, które przejdzie szkołę podstawową, gimnazjum, średnią, na podręcznikach, które dostał za darmo i za chwilę ktoś będzie im proponował książkę, czy też
też utwór, za który trzeba zapłacić, to on się zapyta, dlaczego mam za to płacić, ale tak? Zapewniam panią, że dzieciaki szybko się uczą, że za dobre gry trzeba zapłacić, tak? I nie mają z tym problemu. Dobrze, słuchajcie. A za 7 rodzajów kompletów podręczników, które są tragiczne, też trzeba zapłacić, tak? Mili państwo, jest bardzo późno. Proponowałbym finałowe słowo podsumowania. Zaczniemy od Łukasza. Dosłownie jedno zdanie podsumowujące i kończymy. Ja w całej tej dyskusji tutaj dosyć ironicznie padał temat karania. Ja mam tylko taki krótki sygnał, żeby pamiętać, że ta kara, taka czy inna, ale ona po to musi gdzieś tam w tle być, że w tym idealnym świecie, jak już ci wszyscy twórcy stworzą tę dostępną kulturę, która będzie może nawet za darmo, co przecież już się zdarza, bo są reklamy i tak dalej, i wszystko będzie wspaniale, do tego czasu, jak korzystając z tej prostej technologii powszechnej, która teraz jest, powstaną serwisy, a to się dzieje, które będą rozpowszechniały content, czy to jakikolwiek, tak, bez pozwoleń, które podszywają się rewelacyjnie pod tych prawowitych właścicieli, tak, bo jak ktoś wchodzi do Ekina, to nie widzi. On zapłaci zamiast 5 zł za film legalny, on zapłaci 2,50. On myśli, że on płaci 2,50, to wszystko jest w porządku, no bo przecież płaci, no to pewnie płaci twórcy, tak? Więc żeby móc walczyć z tym zjawiskiem, bo ono będzie zawsze, bo zawsze nawet za koszt tych reklam ktoś będzie wolał obejrzeć bez reklam, albo nawet nie tyle wolał, po prostu tam trafi w internecie, wiadomo, nie jest to trudne. Więc gdzieś tam w tle, oczywiście nie w dzisiejszej dyskusji, tak, ale gdzieś ta kara jakaś jednak musi być właśnie po to, żeby jak już ci twórcy zmądrzeją i jak już zrobią tę dostępną rozrywkę czy kulturę, to żeby wciąż nie byli jednak okradani, tak? Okej, Kuba. Nie ma nic za darmo. Ten darmowy podręcznik dostarczany przez ministerstwo nie jest darmowy. To pieniądze na przygotowanie jego pochodzą z innego strumienia pieniężnego. Zawsze w takich dyskusjach zapytajmy się, którędy idzie ten przepływ finansowy, gdzie on ma trafić, ilu tam jest pośredników. Poszukajmy też w obecnych modelach, jakie można usprawnić, bo mam pewność niemalże, czy inaczej, jestem przekonany, że można w obecnym systemie znaleźć jeszcze wiele luk i wiele usprawnień, które w znacznie lepszy sposób pozwoliłyby wynagrodzić twórców. Rafale? Ja mam 3 wątki, ale będę bardzo szybko. W związku z tym, że jest to nagrywane, to chciałem sprostować po pierwsze jedną nieprawdziwą informację. Serwis Homikuj nie przetwarza, nie gromadzi danych osobowych swoich użytkowników. To serwis hostingowy, więc te dane nas de facto nie interesują. I 2 refleksje. Pierwsza to taka, że mam wrażenie, że ta dyskusja, którą dzisiaj toczyliśmy, trochę wynika z tego, że jeszcze nie nauczyliśmy się internetu. Nasuwa mi się taka analogia, którą kiedyś przeczytałem w książce jednego z filmoznawców. Pisał, że aktorzy teatralni byli bardzo niepocieszeni, kiedy powstawały pierwsze kina, bo uważali, że stracą pracę. Kiedy powstała telewizja, narzekali bardzo aktorzy kinowi, a teraz narzekają tak naprawdę wszyscy, bo jest internet. To oznacza tyle, że jeszcze nie nauczyliśmy się z niego korzystać i nie nauczyliśmy się, że on tak naprawdę jest dla nas szansą. To, że istnieją biblioteki, nie oznacza, że upadają księgarnie, ale to, że biblioteki są świetnym uzupełnieniem. To pierwsza refleksja. Druga to taka, że według mnie, ponieważ tutaj dzisiaj dużo takich argumentów też z filozofii prawa autorskiego padało, deontologicznych, konsekwencjonalistycznych, to są rzeczy, które brzmią bardzo abstrakcyjnie. Według mnie ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest przede wszystkim problemem jednak gospodarczym. Dzięki. Okay. Pani Katarzyno? Ja myślę, że tak puentując już bardzo szybko na koniec, postulat. Po pierwsze, dobrych ofert dla konsumentów, przejrzystych ofert, łatwości eksploatacji utworów i łatwości formalizowania wszelkich kwestii, które są z tym związane, w tym odprowadzania także należności za korzystanie. Nie przerzucanie odpowiedzialności na nas, na użytkowników, na konsumentów. Wynagradzanie dla twórców od tych, którzy zarabiają w internecie, a nie od tych, którzy udostępniają treści i takich wynagrodzeń nie mają. Okej, Jacku?
Jedna rzecz, myślę, że ludzie chcą być dobrzy, chcą być fair wobec tych, którzy są ich ulubionymi artystami, więc jeżeli będziemy pamiętać, że kultura, nawet ta rozrywkowa kultura, to jest składkowa impreza, to po prostu chodzi o to, żebyśmy wytworzyli społeczeństwo, gdzie będzie wstyd, że robimy coś na krzywy ryj. Tak? Więc jeżeli uda nam się po prostu zmienić trochę naszą mentalność, to wszystko będzie dobrze. A udaje się zmienić taką mentalność, bo jeżeli chodzi na przykład o wrzucanie papierków do kosza, to ja zauważam w przeciągu ostatnich 15 lat duży postęp, więc tutaj w przypadku także takich zachowań, tak, będzie można wykształcić poczucie wstydu, że tak się po prostu nie robi, niezależnie od tego, jakie mamy w danym momencie prawo. Jarku? Ku swojemu zaskoczeniu całkowicie nie zgadzam się z twierdzeniem, że to jest kwestia gospodarcza. To nie jest kwestia gospodarcza. To jest kwestia społeczna i etyczna. Całkowicie nie zgadzam się, że problemem są łańcuchy wartości, jest przepływ finansowy. Znaczy oczywiście jest, ale z tym damy sobie radę. Jest jedna rzecz, z którą obawiam się, że nie damy sobie rady, i to jest kwestia nadzoru komunikacji, kontroli nad społeczeństwem i szpiegowania. I to jest ten moment, który w prawie autorskim będzie rozwiązać najtrudniej, dlatego że we wszystkich modelach najpopularniejszych obecnie dostępu, poza sieciami peer-to-peer, w zasadzie tylko poza sieciami peer-to-peer, płacenie to szpiegowanie. Wszystko jedno, czy płacenie gotówką, czy płacenie swoimi danymi. Płacenie to szpiegowanie. I niezmiernie trudno będzie wymyśleć model prawa autorskiego, w którym zostanie nam zagwarantowane, a uważam, że z wielu różnych powodów powinno tak być, zagwarantowane prawo do anonimowego uczestnictwa w kulturze. I to jest moim zdaniem największe wyzwanie. Co do płacenia, no się ku swojemu zdumieniu odkrywam, że się w zasadzie zgadzam z mecenas Błyszyńską. To jest taki rzadki moment pewnie. Się nagrywa. Mam nadzieję, że mecenas będzie można twarzyć nieskończoność. Zgodzi się ze mną w kwestii szpiegowania, a wtedy, jak dojdziemy do tego momentu, to droga przed nami jasna już i prosta będzie. Tomku? No, ze swojej strony mogę dodać, że prawo autorskie w Polsce i nie tylko wymaga takiego katharsis, takiego oczyszczenia i niemal napisania od nowa, żeby to wszystko działało. Twórcy powinni się niezwłocznie dostosować do warunków, jakie panują na rynku i nie powinni, jak tutaj pani, która zadawała pytanie, czy też twierdziła nawet, że ona chce za stówkę to sprzedać i nic innego ją nie interesuje. Ona mogłaby sprzedać milion tych utworów, jeżeli by zaproponowała połowę tej ceny, tak? Tylko że jak ona będzie trwała przy tym, to nic się nie zmieni, tak? Jest jeszcze grupa twórców, którzy by oddali za darmo, żeby tylko poczuć glorię, jak mówił Van Gogh swego czasu. Twórca może chodzić w podartych trzewikach, ale wiadomo, jak nie Van Gogh jeść, skończył, ale nie może żyć bez glorii. No właśnie, ale jak bez Van Gogh ucha i dopiero po ileś lat po jego śmierci by te obrazy jego są sprzedawane za grube miliony euro. I tak? Dlatego my powinniśmy jednak jako osoby, rozumiem, no, świadome tego, jaka jest idea prawa autorskiego, dbać o to, żeby jednak pewne mechanizmy utrzymać. Po to właśnie, żeby ta kultura była i żeby tę kulturę twórcy mogli wytwarzać. Tomek. A czy ja mogę powiedzieć, że jest pół dobrze, do, to ja pół tylko do, jeszcze pół do dziesiątej? No właśnie, jest bardzo to, Tomku. Ja tylko jedno zdanie dodam i już kończymy. Jako, że startujemy w eurowyborach wraz z demokracją bezpośrednią i libertarianami, Partia Piratów, Chcielibyśmy was prosić o ewentualnie podpisy poparcia pod naszymi listami w Warszawie i nie tylko. Zapraszam na pizzę, którą sponsoruje Aftermarket.